Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę Obserwuj, a potem wystawcie mi oceny, klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Macierzyństwo jest różowo-niebieskie uśmiechnięte przepełnione miłością, satysfakcją, dumą, wzruszeniem i spełnieniem. Prowadzenie domu i wychowywanie dzieci jest wymagające ale przecież wszystko to jedynie kwestia organizacji. Po wielu nieprzespanych nocach i wielogodzinnym karmieniu, ten jeden uśmiech bombelka zawsze wszystko wynagradza. Tak, ale. Macierzyństwo to też ogromny lęk przed zmianą, utracenie swojej niezależności, odłożenie swoich zawodowych planów, przerwa w realizowaniu swojej kariery. To także ból, depresja ciążowa lub poporodowa, to wybuchowa mieszanka hormonów podczas połogu, doświadczanie wszystkiego po raz pierwszy. Ogromne zagubienie i często utrata wiary, że jeszcze kiedykolwiek będziemy sobą, bez przyklejonego do nas dyktującego nam warunki i negocjującego dosłownie wszystko odrębnego bytu, które same wydałyśmy na świat. Kiedy nie myślimy o tym bycie w samych superlatywach, od razu wpadamy w wielką czarną dziurę, w której spotykamy trudne i niechciane, a co za tym idzie ukrywane emocje, jak wstyd, poczucie winy, brak wiary w siebie. Totalną bezradność i poczucie, że jako jedyne na świecie po prostu nie nadajemy się do roli matki. Znowu wstyd. Przecież natura nas do tego stworzyła. To jest taki basic kobiecości. Jesteś kobietą, jesteś stworzona do podtrzymania gatunku, do rodzenia. Naturalny poród jest przecież naturalny. Nie dałaś rady urodzić naturalnie, to jakbyś nie rodziła wcale. Karmienie piersią? Sama natura. Instynkt ssaka przecież same wyssałyśmy to z mleka naszych matek. Proste, prawda? Nie nieprawda, nieproste. To czasami bardzo trudne i bolesne, fizycznie i psychicznie. Komplikacje poporodowe, które sprawiają, że nie chce nam się żyć. To zmiana naszej osobowości, utrata dawnego ciała, które oddałyśmy w używanie nowemu życiu, definiowanie siebie na nowo, które potrafi trwać latami. To także oswajanie się w nowej rzeczywistości. I dziś będzie właśnie o tym, jak sobie dać prawo na to wszystko, jak się przygotować, że może nie będzie różowo, niebiesko, jednocześnie nie tracąc radości z faktu, że rodzi się nasze dziecko, nasz skarb i człowiek, którym będziemy się opiekować do czasu, kiedy się nie usamodzielni, nie zapominając w tym wszystkim o tym, że my nadal istniejemy, że mama to tylko jedna z ról, którą pełnimy i że natura jest super, ale niestety o wszystkim nie pomyślała i wszystkiego nie przewidziała. I będzie też o tym, że mama po prostu czasami musi iść w długą, tak jak śpiewa moja dzisiejsza gościni, Tatiana Okupnik w swojej najnowszej cudownej piosence, która by nie powstała, gdyby Tatiana nie przeszła tej trudnej macierzyńskiej drogi, z którą przyszło jej się mierzyć. Witaj, Tatiano. Witaj, Justyno. Cześć kochana. Cześć. No i śmiałam jak? się, jak czytałam. <laughs> lecz, szczególnie ten początek <laughs> mnie rozbawił. Ten początek, w który wszyscy chcemy wierzyć. Tak, i wszyscy sobie wbijamy do głów. Że on jest taki. Nawet prawdą. jeśli nie społeczeństwo i wychowanie, to my same sobie tam układamy ładnie takie wyobrażenie mm -hmm. na temat tego, jak powinno być. Tak. I jak e, jeśli coś nam nie idzie zgodnie z tym wyznaczonym planem, to się karcimy same i poprzeczka wysoko i co? Nie masz siły wyjść na spacer. Ojej, a ja to dziecko twoje strasznie na tym ucierpi. Mm -hmm. Co? Przecież trzeba tak. chodzić codziennie tak, na spacer. Tak. Co? Karmisz dziecko i zjadłaś właśnie, na przykład, nie wiem, wymyślam pomidora. Na pewno będzie miało uczulenie. <laughs> Z Twojego ty... powodu? I wszystkie podpowiedzi typu, no mamo, yy, bo dziecko będzie bolał brzuch. I ty mm -hmm. taka biedna, tu masz to jednak na te warzywa. Tutaj. Ojej, rzeczywiście, brzuch. A jeszcze masz to, że. Na jednej stronie internetowych brzuch boli po pomidorze, a na drugiej nie. Tak, tak. I to ty musisz zdecydować, co jest prawdą. Co trzeba zdecydować? Teraz ja wiem, żebym po pierwsze nie zaglądała nigdzie. Na strony internetowej bardziej szczerze, to bym pytała się może dziewczyn, które mają dzieci, albo jeżeli już to na specjalistyczne strony, gdzie ta wiedza jest y, sprawdzona po prostu. Mhm. A dwa wyrzuciłabym wszystkie książki przygotowujące y, kobiety do macierzyństwa. Znaczy, to jest, to jest to, co ja bym teraz zrobiła. Ja bym to po prostu w pizdu wyrzuciła. Czytałaś to? Oczywiście, że tak. Te, przecież ja miałam aplikację ja też. nawet aplik w trzeciej ciąży. Bo jeszcze chciałam sprawdzić, czy może na pewno ja e, mogę być tą supermamą, która jest w tych książkach, ale nie, znowu się nie udało. Wiesz, aplikację miałam przecież, żeby co tak. tydzień patrzeć, jak czytam. Teraz jest rozmiar awokado, czy Ma tyśka, albo tym, jak już teraz jest ananaskiem, czy jeszcze kurczę, nie wiem czy mi, co tam się teraz rozwija. I czytałam książki i wręcz miałam taką potrzebę, żeby dowiadywać się w ogóle za mało było dla bo jestem książkowa, zawsze uwielbiałam czytać książki, to była tak, że ja czerpałam wiedzę, szykowałam się, bo ja nie chciałam żadnych kursów. Y, Szkół rodzenia? szkół rodzenia. Niczego takiego nie potrzebowałam, ale tak chciałam dowiedzieć się, co tam się dzieje w tym moim organizmie. A ponieważ już czułam się w pierwszej ciąży, tak no, ciemno się zrobiło. Mm -hmm. Jeszcze na początku nie wiedziałam, że to jest depresja w ciąży, bo też się tego nie spodziewałam, bo przecież chciałam, pragnęłam z tym oto mężczyzną, byłam spełniona zawodowo. Mieliśmy dom ja podjęłam decyzję, że jestem gotowa i mm -hmm. chcę. I nagle tam po dwóch czy, dwóch czy trzech tygodniach od dowiedzenia się, że jestem w ciąży i te pierwsze dwa, trzy tygodnie to takie w ogóle radość i unoszenie się. Znaczy ja nie chcę z tego szydzić, ale rzeczywiście to był taki przeskok. Yy, Rąbnęłaś. Rąbnęło, że po prostu nagle... Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jak? Dlaczego? Słuchaj, a to tak nagle, właśnie. Nie było dosłownie z dnia na dzień. Eee, ja pamiętam takie zdarzenie, które tak sobie tłumaczę, że ono mogło spowodować, że, że to <laughs> tak nagle było. Eee, to był sylwester. Eee, nasi przyjaciele odwiedzili nas, oni już mają, mieli wtedy dwójkę dzieciaków. Eee, i spędziliśmy tego Sylwestra razem. Ja z tym brzuchem tam jakieś jedzenie przygotowałam. I ja patrzyłam, jak wiola, którą serdecznie pozdrawiam, ogarnia dzieci. I to, co się działo przy dzieciach. To, jak oni musieli biegać za nimi i zaczyn biegać. No oczywiście ja, ja nie mówię, to, 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 to nie jest tak, bo wiela jest prostu, genialną dziewczyną, tylko po prostu to widziałam. To było normalne. Tak, to, no, to <grym> normalne zobaczyłam nie u siebie, i ja sobie zdałam sprawę, że, ja, że to, jest, to jest to jestem ja <grym> za chwilę. Tak sobie myślę, to czy tak sobie teraz tłumaczę, że to mógł być jakiś taki bodziec. Bo ja już nawet nie zeszłam, żeby się z, z nimi pożegnać, jak wyjeżdżali. I to już było tak, że ja byłam przyklejona do łóżka, i też Michał tak wszedł na górę, co ty się źle czujesz, ja, mówię, ja, nie, ja nie mogę zejść na dół. I, Niesamowita. I tąpnęło. No mm -hmm. i potem było tylko tak, że właśnie jak próbowaliśmy nawet rozmawiać, bo ja mówiłam, że ja się źle czuję, ja, ja mówiłam, że mam jakieś takie dziwne emocje, że chce mi się ciągle ryczeć. I też no wszyscy bliscy to wiedzą o tym, że te wachnie. Hormony. hormony, początek ciąży, że to jest normalne. Tylko, że ja nie miałam wahnięć. Ja miałam jedno wielką pierdół w dół. <laughs> ja czułam, że, że to jest koniec mnie jako mm -hmm. kobiety, jako wokalistki, artystki, jeśli mogę tak powiedzieć. Ym, I czułam, że pomimo tego, że bardzo chciałam, że to ja podjęłam decyzję, to jakby tak teraz ja bym chciała się... Tak jakoś, żeby to nie było w moim organizmie, że ja bym na chwilę ten brzuch... Ja, jak czułam... Zmiany nawet i nie chodzi mi tutaj absolutnie o tycie, bo ja z wyglądem to w ogóle nie miałam problemu. Chodziło mi bardziej o to, że w środku jest istota, Wiem. ja czułam tak, jakby to był obcy, mhm. ja czułam ruchy i nie w ogóle nie, nie mogłam jakoś się z tym, do tego przyzwyczaić. I jak tłumaczyłam, że chcę położyć brzuch na półkę, no to wiesz jak bliscy reagowali, no. Ja bym zareagowała, żebym ci powiedziała, że miałam to samo dokładnie. Szczególnie kiedy ten brzuch stawał się już taki wielki, ciężki i napięty. Było to dla mnie mm -hmm. bardzo trudne, że mam coś, co jest nienaturalne, przyklejone do siebie. Tak. Też się mówi, że jak to dziecko się w tobie rozwija, to ty powinnaś je już kochać. Tylko, tylko, że jak ty masz je kochać, jak ty no widzisz je na USG, jak ono tam wygląda mniej więcej. No ale nie, nie można wymagać od nikogo, żeby pokochał coś, czego nie zna i czego nigdy nie widział, i z czym ma jedynie na razie taką więź, że wie, że powinno się coś tak. robić, nie? a nie dostajesz żadnego, żadnej wolności w tym. Bo od razu masz narzucone jak to powinno tak, jak być. Powinnaś się zachowywać. I, I dlatego ja już potem jak się odważyłam mówić o tych swoich przeżyciach, to. Podkreślałam, że to porównywanie się jest z czymś najgorszym. I też mówienie, że jeśli ja tak nie miałam, to przecież ja go może tak mieć. Mm -hmm. U mnie te emocje były tak pokręcone, bo z jednej strony byłam smutna, byłam załamana, bałam się, czułam się samotna bardzo. Znowu, jeśli w momencie, kiedy już zdecydowaliśmy się, że to będzie Matylda, jak nadaliśmy jakby to imię, to w ogóle ja z nią rozmawiałam, i, i jakby pomimo tego ciemnego, takiego mojego stanu, to do niej tam gładziłam ten brzuch i tam mówiłam do niej jakieś ciepłe rzeczy. I jeszcze do tego dopada akurat w pierwszej ciąży mega wysokie libido. Czyli to jest taki pierdzielnik z Twojej głowy, z Twojego ciała, bo z jednej strony emocjonalnie ty jesteś w szarości, twoje ciało w ogóle ci podpowiada, że wiesz, tutaj jesteś boginią teraz seksu, seksu i zmysłowości. Mhm. Y i masz to życie, czyli coś takiego niewinnego, że to wszystko jest tak popierdzielone, tak, ci się, tak ja czułam, że coś się w ogóle zaburzyło. A bałaś się seksu w ciąży? Nie, ale to też wiesz co? Yy, ja po prostu w którymś momencie też poczułam, że, że już nie, pomimo takiego napięcia i tego, że ja czułam, że w ogóle jestem taka właśnie zmysłowa i sensualna. To w którymś momencie po prostu jakoś tak czułam, że to, to mi teraz nie pasuje. Że... Bo z reguły to faceci tak mają, nie? że się boją, że na przykład uszkodzą dziecko w brzuchu. Tak, 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 tak. A nie, tego się nie bałam, tylko w którymś momencie po prostu poczułam, że jakby już jest. Ja czułam, że z jednej strony potrzeba seksu, a z drugiej strony. Moje ciało na tyle się zmienia i ten brzuch na tyle rośnie, że już wtedy jakby czułam, że ja wchodzę w rolę bardziej mamy, i tam czułam, mhm. że trzeba bardziej y, zaopiekować się jakby tym brzuchem i dzieckiem. I pomimo potrzeby seksu, jakby nie, nie, nie wyobrażałam sobie, że będziemy uprawiać seks dziki, bo też w głowie działy się takie różne rzeczy, że to jednak jest dziecko. Mama, tak. niewinność, y, właśnie wiesz, delikatność. A, a tak jak mówię, a, a dominował ten element ciemnych emocji, takiego smutku jakiegoś, który nie wiem skąd się wziął i takiego osamotnienia. Mega Pomimo... trudna mieszanka. No, wie, ale najlepiej tak, ale wiesz co? Po tym, jak już zaczęłam z innymi kobietami rozmawiać, jak się okazało, że to nie jestem taka wyjątkowa w tym swoim, bo ja myślałam, że jestem po prostu wyjątkowa. Unique. Tak, jestem tak wyjątkowa w, tej swoje, w tych swoich zaburzeniach, bo też myślałam, że to jest po prostu, że ja się widocznie nie nadaję, że no, na a pewno. co ja zrobiłam? Jak patrzy, Każda z nas. Tak, patrzyłam na, na, na mojego Michała i tak mówię, ale dlaczego z nim w ogóle? Przecież przecież ja w ogóle przecież ja nie chciałam z nim, ja w ogóle nie chciałam mieć dzieci. Wiesz, jakieś takie głupie teksty. Zanegować które... wszystko, co wszystko. miałaś. A, a jeszcze przed momentem zajścia w ciąży, to w ogóle tak, rodzina, będziemy mieli dziecko cudownie. I, i, I wiesz, i to się nagle tak poprzewracało, i ja pamiętam taki moment, że dla mnie najcięższym w tym czasie było uzmysłowienie sobie, że ja nie daję rady, a zawsze dawałam, i zawsze byłam taka siłaczka, i nawet jak działy się jakieś właśnie ciemniejsze scenariusze w rodzinie. Od śmierci bardzo bliskich osób, przez choroby, przez jakieś tam właśnie operacje moje, co trochę zdrowotne, jakieś komplikacje, to ja zawsze tak uśmiech do przodu, tam wiesz, dwa dni po operacji, ja na koncert po prostu usiądę sobie na fotelu, zaśpiewam, ale takie, że muszę, że ja dam radę, że ja wiesz, nie pokażę słabości. Przyzwyczaiłaś też pewnie swoich bliskich do tego, że taka jest, tak. więc dla nich to musiał też być niezgłoszone. Ale siebie przyzwyczaiłam. Wiesz, mm -hmm. ja sobie zdawałam sprawę, że ja to jestem ja jestem bardzo silna, i zdawałam sobie sprawę jeszcze wszystkim, bo ty to sobie zawsze tak mm -hmm. Hmm. A to nagle macierzyństwo, które konotujemy ze szczęściem, właśnie z, z radością, z oczekiwaniem na, na dziecko. Ten stan błogosławiony dla mnie był no niebłogosławiony. Nie no to też jakiś wymysł z tym błogosławionym. Tak, ale wiesz, <grym> właśnie czułam się rozsypana. I, I nie umiałam sama sobie pomóc, mówiłam głośno, wiesz, bliskim, no, ale ile też można partnerowi, kto, z którym chciałaś mieć dziecko, mówić, że ja w ogóle, co ja zrobiłam. I tym no tak. tym wiedział, że no, różnie kobiety przychodzą w ciąży i różne są emocje, ale myślał, że nie aż tak, bo on nie, nie słyszał, albo mu przyjaciele nie mówili. Po czym jak zaczęła mówić na głos, to nagle się okazało, że... To nie jest tak, że, że nie było. Tylko, że oni nagle się otwierali na przykład, że moja kobieta to taką depresję miała, że ona nie chciała dotykać dziecka. Mhm. E, wiesz, no właśnie to, co powiedziałaś, że powinnyśmy niby kochać od razu, i ja po tych historiach dziewczyn też zobaczyłam, że jedne, tak, rzeczywiście, kochają od momentu poczęcia i kochają wszystko, co tam się dzieje i, i kto tam rośnie i czekają, a są takie, które. Rodzą dziecko, patrzą na dziecko i pytają się kto to. I co I że... z nim zrobić. Tak, i że to zabiera im ileś czasu, żeby po prostu te emocje się y... zaczęły, zaczęły się budować. Tak, nawet miałam tutaj dziewczynę, która mówiła, że trzy miesiące jej to zajęło, żeby pokochać swoje dziecko, co było też dla niektórych, wiesz... Szokiem, a dla innych poczuciem ulgi, że nie są same. No. Eee, słuchaj, miałam tutaj taki scenariusz napisany. Tak, i co? <laughs> I się właśnie już zburzył, bo tutaj mam. Przepraszam. Powiem ci, że sama do końca nie wiem od czego zacząć naszą przygodę. Przez ostatnie dwa dni byłam bardzo blisko ciebie, czytając wywiady z tobą, buszując po Twoim Instagramie. I powiem ci, że podczas tych przygotowań parę razy się bardzo wzruszyłam i współodczuwałam z Tobą Twoją historię. I dzisiaj chcę porozmawiać właśnie o. Pozytywnym wydźwięku twojego nowego singla Mama idzie w długą, ale myślę właśnie, że warto się zatrzymać na chwilę nad tym, co było wcześniej. Mm -hmm. Bo tak jak napisałam w felietonie, gdyby nie to, to ty byś tego nie zaśpiewała dzisiaj w ten sposób. I Byciu. z taką siłą, i w ogóle byś... Z taką prawdą. Z taką prawdą, no. E... Artystka z dużym dorobkiem, zdolna, piękna, rozpoznawalna, nagle znika. I się okazuje, że jest... Aż i tylko człowiekiem. <głos> <głos> I boryka się z całkiem sporymi problemami. Ee, ja nie, jeżeli masz już dosyć opowiadania o tym, nie to możesz powiedzieć. Wiesz dlaczego? To tylko jeszcze, sorry, mm -hmm. że wchodzę y, w słowo, bo wiem, że po drugiej stronie, tak samo jak Ty, są dziewczyny, które akurat może pierwszy raz trafią y, na Twój podcast, na przykład, pierwszy raz trafią na jakieś moje wynurzenia, i wiem, że może im się to przydać, że właśnie poczują, że są w tym kręgu, babskim kręgu, który powinien się wspierać, że nie są wyjątkowe. Czy właśnie ze swoimi emocjami, odczuciami, depresjami, komplikacjami, cokolwiek to jest, że nie są same. Mhm. Że to się zdarza, tylko trzeba to tabu rozwalać. Trzeba pukać i mówić, że właśnie może być tak i może być tak. Każda ma swoją historię i to, że u którejś jest. Jakby płynniej to przejście wygląda do roli mamy, to nie znaczy, że u tej, która mówi, że jest jej ciężej, że ona wymyśla, że ona jest na przykład histeryczką i chce być w centrum uwagi. To też słyszałaś. No. No tak, no. Artystka histeryczna, tak. wymyśla. Depresja w ciąży. To jest yy, każda. Forma depresji jest trudna, no ale właśnie w ciąży, kiedy jest to stan błogosławiony, no to już w ogóle um, nie pasuje, nie? I, I myślę, że jest bardzo trudne do zaakceptowania na, takim, na takiej płaszczyźnie, jak ty właśnie mówiłaś: przecież ja tego chciałam, a teraz nie potrafię tego zaakceptować, mm -hmm. że to jest tak. Tak trudna mieszanka, że sama masz pewnie poczucie, że chyba zwariowałaś momentami, że nie wiesz, co się dzieje, nie? Poczucie winy i frustracja. To pamiętam, że mi to towarzyszyło bardzo. Um, że dlaczego tak? I taki też właśnie smutek, żal, ale jak? Skąd to się wzięło, a, ale też wtedy też może tak nie myślisz, nie, nie, nie zadajesz sobie takich, takich pytań, yy, jaka jest przyczyna, tylko w, wiesz, że jest ci strasznie źle i nie masz narzędzi, żeby sobie pomóc, mm -hmm. że nie wiesz, do kogo się zwrócić, bo rzeczywiście wtedy, w 2016, jak ja wpisywałam w wyszukiwarkę Depresja w ciąży, nic nie znalazłam. Poporodowa, proszę bardzo. Tak, ale w ciąży? Ale w ciąży nie. I tak samo w tych podręcznikach, o których mówiłam, żeby wywalić to po prostu. Znaczy nie, no każda dziewczyna sama sobie dodać tutaj, bo ja nie chcę udzielać rad. tylko po prostu, się swoim Tak, pokazać, opowiedzieć swoją historię, bo może ktoś miał podobnie, to yy, w tych podręcznikach też, na, o jakichś emocjach, że mama może mieć baby blues, albo właśnie mama może być tak zmęczona, że z jedzeniem może tak będzie, że fajnie by było, żeby na przykład ktoś Zrobił rosół w tych pierwszych dniach, i żeby zapytać się o mamę po porodzie, a nie tylko o dziecko. Mhm. <laughs> ale nie było nic takiego punktu depresja w ciąży. Może oni nie chcą jakoś tak straszyć w tych książkach, nie wiem, trzeba by się zwrócić do autorów, ale. Ja tu, a propos ja tu się... straszenia, bo to też jest ważne, że moją intencją nie jest straszenie przyszłych mam, tylko chciałabym. Na tyle, ile mogę, dać im narzędzia, czyli po prostu wiedzę, że tak się czasem może zdarzyć. Los pisze różne scenariusze, nie mamy na wszystko wpływu, i jeśli to już im się przydarzy, żeby wiedziały, gdzie szukać specjalisty albo że trzeba szukać specjalisty, i tak samo dla ich bliskich, że partner, teściowa, mama powinni czasem wykonać pierwszy ruch, żeby nie doszło do tragedii. Mm -hmm. eee, czy ty ukrywałaś ten swój stan, czy nie? Przed bliskimi nie dało się, no bo nie dało się. No. Michał to był przy mnie i widział, że wziął sobie jakąś tam fajną, uśmiechniętą, a tu nagle oszukali go. Fajny początek tworzenia rodziny. Tak, cudowny w ogóle. Może jak ja to kocham, że my się z tego teraz śmiejemy. To są właśnie te fajne, no. to, to życie jest właśnie dlatego zajebiste, że przeżywasz trudne chwile, ale tak. kiedy to przerobisz, kiedy staniesz w prawdzie, możesz już później się z tego śmiać i czujesz potworną też ulgę, I że to przeszło. I głośno o właśnie. tym mówić, bo no. wyrzuciłaś wstyd. Tak, tak. Ale na przykład babcia i mama no, znały mnie z takiej właśnie tej... Silnej Tatiany, z tej strony silnej Tatiany, to one były przerażone. I próbowały mi opowiadać swoje historie. Znaczy nie próbowały, tylko opowiadały, ale to wszystko tak było. Wiesz, no tak, to różnie bywa, że to jest taki strach. A mnie wszystkie wtedy te nawet wypowiadane z dobrą intencją słowa, mnie tak wkurzały, że ja miałam ochotę wszystkich naprawdę bić bejsbolem. Ja to w którymś wywiadzie mówiłam a propos męża już po, 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 po <laughs> tym, jak się dzieci pojawiły. Pozdrawiam cię, kochanie. <laughs> E, ale super, że, że jesteście dalej razem. Poczekaj, poczekaj. Dobra, dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. E, no i właśnie, wiesz, one chciały dobrze i na przykład mówimy, no nie, ale nie przejmuj się, to minie. A ja myślałam, że to jest naprawdę koniec, koniec. Znaczy mówienie komuś, kto jest w takim stanie, że to minie, yy, jest tak jak nie mówienie nic, ponieważ ten człowiek teraz to czuje mm. i on nie, nie myśli o tym, co będzie dalej, tylko chce przetrwać ten dzień, tak. ten jeden dzień. Nie? I to jest życie w ogóle z depresją, jest walką o przetrwanie mm. każdego dnia. Jak się kończy dzień, to czujesz potworną ulgę. Kładziesz się spać, czasem nie śpisz tak. w ogóle. Bo masz na przykład bezsenność towarzyszącą. Tak. I rano się budzisz i sobie myślisz, Jezu, znowu znowu muszę coś zrobić, żeby przetrwać. I ja nie? pamiętam też takie momenty, co na mnie działało, że po prostu yy, to, to było tak jak taki właśnie przycisk, że ktoś coś takiego powiedział, i ja od razu po prostu wryk. Yy, mm -hmm. yy, um, Ponieważ byłam w takim towarzystwie wtedy dość się jest sportowym trochę takim żołnierskim, czyli dziecko, szczęście, mama, duma, matka polka, matka spe, polka największe w spełnienie, tak największe spełnienie kobiety, stanie się mamą, wiesz takie rzeczywiście. Gratuluję ci, tak, było już spełniona. było tak ekstra w tym czasie, kiedy byłam otoczona właśnie przez mężczyzn. I pamiętam takie słowa, jak oni widzieli, że ja na przykład płaczę, że wchodzi ktoś i ja ryczę, nie? I ryczę i co się stało? No nic, znaczy, no nic się nie zmieniło. No, mm -hmm. no co mam powiedzieć, że się stało? Bo nie, nie wiem, no, nie, nie skręciłam sobie kostki, tylko po prostu musi to ze mnie lecieć. I w, takie pytania w końcu, wiesz, no pomożemy jej, nie? No, ale, no, ale dlaczego ty płaczesz i na przykład tłumaczysz, że boisz się, że czujesz, że się nie nadajesz, że... Że przeszkadza ci właśnie, że ci jest ciężko, z tym, że w środku jest istota, że już czujesz odpowiedzialność, że Boże, ja temu dziecku, które jeszcze jest we mnie w środku, ja muszę karnet do psychiatry <noise> wykupić, bo, bo już byłam, czułam się winna, że mam takie emocje, mm -hmm. że Boże, przecież ona wszystko czuje. I co jak to będzie w jej przyszłym życiu, że to te wszystkie takie wiesz myśli, jakieś książki o dziedziczeniu strachów, o przekazywaniu traumy wiesz, tych traumy. Tak. I słyszałam, co ty w ogóle gadasz, ale w cudzysłowie są głupoty, to jest normalne, że może zrobić się. Ale nie ma czegoś takiego, przecież zobacz. Tam to jest problem, bo właśnie chłopak ma raka i to jest któreś tam stadium i on może umrzeć. Albo tam dziewczyna, ona nie może zajść w ciążę. I teraz tak. Mhm. Y, nie wiem, jakim cudem to się wydarzyło, ale jak już powiedziałam, po, po jak sama się trochę poskładałam i powiedziałam o tych swoich przeżyciach, i mówiłam o tym, żeby się nie porównywać, że emocje wszyscy mamy takie same. Bodźce są różne. I oczywiście ja nie mogę postawić się w butach dziewczyny, która nie może zajść w ciążę, albo matki adopcyjnej, albo tej, która świadomie podjęła decyzję, że nie chce mieć dzieci. Ale nagle się okazało, że te dziewczyny też zaczęły do mnie pisać, że, że jest szansa na komunikację i, z, z, i, i, i nie, nie zawsze musimy ważyć czyjeś cierpienie, ból, problemy, bo każdy z nas inaczej na to reaguje I ja wręcz miałam coś takiego w sobie, że ja nie mogę też wypowiadać pewnych rzeczy, bo na przykład ktoś może mieć gorzej. Ale ja czułam, że mnie to nie pomagało. Tylko taka poprawność polityczna, że nie wypada powiedzieć, że jest ci do dupy. Mhm. Y Kurde, wiem o czym mówisz. Tutaj też rozmawiałyśmy o tym w podcaście, właśnie, że nie możesz mówić, że cię boli noga, bo jest gdzieś na świecie ktoś, kto nie ma kto nogi. Kto nie ma nogi, tak. No więc y, nie, tak nie jest. Każdy ma swoje emocje, każdy ma swoją historię, każdy stoi w swojej prawdzie i. Każdy ma prawo czuć to, co czuje. Mm. I w ogóle z tym, co się czuje, ja się też tego nauczam w terapii, że z tym się nie dyskutuje. Bo na przykład ty mówisz komuś, jak się czujesz, a ktoś mówi, nie słuchaj, tak, tak. ale ty to czujesz. I da żadne... ci jeszcze rady, nie będąc w tej sytuacji, tak. prawda? I żadne słowa tego nie zmienią. Ty mu... możesz to przepracować, żeby jakoś to ukoić, tak. ale nie możesz zaprzeczyć temu, że nie czujesz czegoś, co czujesz. Tak. Ehm... Dobra. Poród. Też był trudny. <laughs> ja to chcę dzisiaj optymistycznie jakoś... Jest optymistycznie tak, <laughs> dlatego że ja w którymś momencie, jak to tak po kolei tak było, ping, a masz to jeszcze, a spróbuj sobie to. Ping, to, to ja nawet jak byłam w, tej, w tych ciemnych emocjach, to jestem tak, serio? <laughs> Co jeszcze? <laughs> jeszcze. E, I i Najśmieszniejsze w tej całej sytuacji takiej pierwszej ciąży to było to, że ja paradoksalnie w dziewiątym miesiącu poczułam się lepiej, bo byłam w terapii. Zaczęłam terapię i lepsze emocje trochę, tak, lżej było też. Uh -huh. to, najlżejsza byłam w dziewiątym miesiącu <noise> i czekałam na poród. I sobie pomyślałam, to będzie taki fajny moment przejścia, takie wiesz, wejście w rolę mamy, że to musi być... Ból taki wręcz metafizyczny, prawda, że to jest takie właśnie, to musi być takie wydarzenie, czyli musi być ból, podłzy, ale to tak ci pomoże, to tak z automatu stajesz się tą mamą. Ja sobie założyłam, że bez znieczulenia, lista utworów, playlista stworzona, oddechy ćwiczone, jakieś wiesz, wcześniej oddechy jogowe, czy tam kurde, już nie wiem jakie. Wszystko. No, przygotowane, no i zaczyna się zaczyna się akcja, trafiamy do szpitala, no i dość długo to wszystko idzie. Ja już nie pamiętam, przy dwudziestej chyba drugiej, czy którejś godzinie, ja w końcu stwierdziłam, a przepraszam, a czy moglibyście mi jednak dać coś takiego przeciwbólowego, coś takiego może kroplóweczkę? Bo ja wcześniej się bałam znieczulenia zewnątrzoponowego. Chcesz mi powiedzieć, że rodziłaś 22 godziny bez znieczulenia? Najpierw tak, najpierw tak. Stwierdziłam, że jedziemy z tym koksem. No ale przy 22 godzinie stwierdziłam, że hey, kurna, trochę chyba jednak... I tak sobie pomyślałam wtedy, ja pierdzielę, to jednak, jednak to jest rzeczywiście przeżycie. Jak te kobiety w ogóle przestały? Jak to się że... ma do metafizyki... Ach, dostałaś? Ja w każdym razie dostałam kroplówkę, a dlatego nie chciałam zewnątrz oponowego. Bo ja się bałam, ja wcześniej miałam różne kontuzje związane z kręgosupem, i takim, ponieważ to dosłownie też bierzesz blisko przed porodem, jakieś miałam takie momenty, że chodziłam o kulach. i Trochę się bałam, że mi coś tam zepsują mm -hmm. z kręgosłupem. No i to w sumie trochę zepsuli, ale z innym kręgosłupem. Yy, I w każdym razie pamiętam te wszystkie, w ogóle te momenty, co my wszystkie opowiadamy, na przykład yy, wspomagające słowa Twojego mężczyzny w trakcie porodu. Co usłyszałeś, yy, fajnego? Yy, różne rzeczy, ale na przykład przy jakimś takim mocnym skurczu. Yy, i wiesz, ja, Michał w trakcie pyta się, ale co, ale boli, ale, ale jak, ale jak mogę pomóc, coś ci, tego, no ale może to tak, staraj się tak wyciszyć, staraj się i w trakcie tego skurczu, nie? I ja przestaję i wiem, a on mówi tak, dlaczego tak się zachowujesz, w ogóle do mnie nie odpowiada, że mnie w trakcie skurczu nie mogę, mówię i nie mów wtedy do mnie, proszę cię, bo ja wtedy muszę się skupić, na przykład daj, ścisnę ci dłoń, tego potrzebuję, no i jest następny skurcz i on mówi, dobra, ale teraz jest trochę lżej, czy lepiej, czy kurde, a ja w tej właśnie skończył się z i proszę cię, zamknij się. No i następne, pozdrawiam Marcina Gortata, ale to już była końcówka, rzeczywiście to już była któraś tam czwarta godzina parcia. 30 ja któraś... razem zemdleję, Tatiana, przestrzenię. No, ale posłuchajcie, to jest akurat śmieszne. Marcin akurat był wtedy u dentysty, a też, wiesz, jako przyjaciel, to on miał tak, zaczęła się akcja, czyli za godzinę będzie dziecko. Tak, nie? już był I gotowy. ciągle to no już jest, jest SMS, jeszcze nie ma... Co jest grane? Minęła nocka, witam tam, Story, kurde, coś tam, co jest grane, nieco tak długo? No i w którymś momencie przysyła zdjęcie od dentysty z jakąś tam wkładką taką, wiesz, tutaj wystaje z buzi i mówi, łączę się w bólu. I Michał przy tej czwartej godzinie par parcia daje mi zdjęcie Gortata właśnie przed twarz, a ja w tym wszystkim, właśnie powiedziałam tak ładnie, proszę, odejdźcie. Wszyscy. <laughs> Wszyscy. I pamiętam, że potem się pytali właśnie położne, no bo ja rodziłam w Stanach, to pytali się, co to znaczy kurwa, a drugie <laughs> <"Deep your dog." laughs> Zobacz, Nauczyłaś ich nowych słów, musiały no, tak. padać często. to e, już chyba we wszystkich językach światów. No, nie przesadzam, że, ale w każdym razie w dwóch na pewno bluźniłam. E, I to było mało metafizyczne. Mm -hmm. No i okazało się, że niestety e, w tej piątej godzinie, dobra, cesarka, bo to już jest niebezpieczne. Poczekaj, jeszcze się zatrzymam. Tak. Yy, rodzisz w Stanach. Są tam tak. lekarze położne. Czy ciebie nikt nie zatrzymał i nie powiedział, pani Tatiano, chyba już za długo to trwa? Nie. <laughs> Kurde. Wiesz, ja teraz się zastanawiam, czy to nie był też... Yy, nie wyszło ode mnie. Znaczy wiesz, ja pierwszy raz rodziłam, to jednak wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ktoś nad tym czuwał mm -hmm. i nie wiem, co się wtedy zadziało, bo moim zdaniem, teraz wiem, że to chyba... Lekarka prowadząca za bardzo czuła, że ja tak sobie nastawiałam się na to bez znieczulenia, że, że ja chcę naturalnie, że ona chyba chciała mi do ostatniego momentu pomóc w tym, tylko no, nie było tej decyzji. A okay. jeszcze do tego wykonywano właśnie masaż krocza, którego w Polsce też już wiem, że się nie wy wy wykonuje. A wiesz, pocieraj sobie przez godzinę jakieś miejsce, a tam mi przez pięć godzin <laughs> dwie kobiety robiły masaż krocza. I ja w którymś momencie też już mówiłam, bo już w którymś momencie też mówię, dawajcie ten epidura. <grywa> I, I ciągle Też mówiłam, że mnie bardzo boli, nie? że bardzo boli, ale gdzie boli? No to tłumaczyłam właśnie, ja też mówiłam, że kontuzja kości ogonowej mi się jeszcze odnowiła, może mówię. Ale też czytałam o tym i kobiety mówiły, że w, tym, w, tej, końco, w tej końcówce to musi boleć, że też zewnątrz oponowe też nie zadziała tak, że musisz czuć, żeby przejść mhm. i tak dalej. Wiedziałam, że podają mi dużo kroplówek, ale też myślałam, no przecież, wiesz, ja nie liczę, nie jeszcze piłam płyny I. Um, no i właśnie tak się zadziało, że decyzja była podjęta i podają mi więcej epiduralu. I mówię, już pani nie czuję, ja wszystko czuję. <laughs> Jak to? No to jeszcze dodali, gdzie tam dotykam, zimne, ciepłe, ja wie wszystko czuję. I oni, o cholera, czyli pani nie działa, ja mi godzin mówiłam, że mnie bolało, ale wiesz, no też to jest takie doświadczenie twoje pierwsze. Damn, i, damn. I tak myślałam. Że tak musi być. No. I zabrali mnie na, na stół, i okazało się, że w pełnej narkozie muszą zrobić cesarskie cięcie. Wykonali to cięcie, i tak naprawdę Michał Matyśkę tylko witał, wiesz, ja byłam nieprzytomna. Jak mi ją podał, to ja widziałam podwójnie dwóch i mówię, Boże, to one są dwie. Wiesz? <laughs> A jest, wiesz, coś zaraz poryczę, bo miałam, po, miałam podobną sytuację, podobną mówię. <laughs> Może zuchwale, bo trwała o połowę krócej, czyli 10 godzin rodziłam naturalnie pierwsze Ale dziecko. widzisz, patrz, zobacz. I ty się też masz coś takiego, że gryziesz się w język, mówiąc o swojej historii, która była dla ciebie ciężka i po co to? Pod no poholerę po, po, widzisz? No tak. Że mówisz tak, mówiąc zuchwale. Dupa zuchwale, po prostu, że. <grym> masz rację. No. Moja też była taka, że ja się uparłam, że będę rodzić naturalnie, więc też rozumiem, co ty y, czułaś. I to jest już tak, że już ci się wydaje, że już tyle przeszłaś, że zaraz się na pewno uda, nie? I tak, dlatego tak, jesteś w stanie tak, przeżyć tą tak. kolejną godzinę. I mówisz sobie, nie, no przecież dam radę. Tyle kobiet urodziło, ja chcę urodzić naturalnie, tak. bo to jest przecież ważne. Tak. Ale czasem to może doprowadzić do dużych komplikacji. No, no tak. U mnie też się skończyło wywiezieniem na, na salę operacyjną, łącznie z tym, że ja, ja rodziłam z położną cudowną, Żanet, która tutaj w Polsce pomogła mm -hmm. też wielu kobietom i dzięki temu w ogóle to przeżyłam, mam wrażenie, bo ona w, ona w pewnym momencie już mi dała, no chyba mogę to powiedzieć, tak w twarz trochę, Aha. bo ja byłam w takim stanie, tak. jak one mnie wiozły na tą cesarkę, i ona mi wtedy powiedziała, Justyna, jak już byliśmy w tej windzie, byłam na tym wózku, tak, bo tak. nie byłam w stanie chodzić, bo byłam już tak znieczulona. Tak. Ty rodzisz swoje dziecko teraz. Ty się skup na tym, że ty to musimy to zrobić. To już nie ma tak, teraz tak, czasu, tak, że ty tak, chciałaś tak. tak, albo chciałaś tak. Ratujemy życie. Tak, tobie i dziecku. Tak, tak. Ja wiesz, po prostu... Zamilkła. Tak. I też miałam tak, że straciłam właściwie przytomność po, mm. po porodzie i zobaczyłam moje dziecko wiele, wiele godzin później. Najpierw na zdjęciach. Pamiętam, wiesz, gdzieś tam to przyłożenie do twarzy mm. i tak dalej, jak ona się urodziła. Ale już byłam też w takim stanie, że, że było mi wszystko jedno mm. właściwie, nie? I to są trudne bardzo emocje. Takie tu, nie? Tu mm. je mam teraz. Dotykam się w, przy sercu i chce mi się płakać. <laughs> No, ale też piękne, bo jesteśmy dzielne, bo walczymy, tak. bo, bo chcemy jak najlepiej, chociaż różnie to wychodzi, nie? Mm, dobra. Wiesz, to jest niesamowite, że na przykład do swojego to mogę się zdystansować już i się trochę śmiać, a opowiadasz tymi. Ja na przykład w Twojej historii znajduje współczucie dla siebie. I to jest niesamowite, to jest pokręcone, bo wiesz, często jest tak, że bagatelizujemy albo próbujemy tak zrobić z tego, że a, minęło. No to, i to, co już... ja przed chwilą zrobiłam, nie? Że nie była nie był aż tak źle jak u ciebie. Tak, tak, tak. I z kolei widzisz, ja opowiadam i też się śmieję z tego już, chociaż pamiętam, że to były hardkorowe przeżycia, bo nawet jak przygotowując się do, znaczy przygotowując, ciesząc się z tej rozmowy, to mówię, zerknę sobie na te pierwsze moje nagrania. Mhm. I co mnie uderzyło, że ja w ogóle nie mogłam patrzeć w obiektyw, że ja byłam tak zawstydzona, chowałam się w ogóle gdzieś tam prawie mnie w kadrze nie było. Eee, i, i, I wiesz, i, i teraz jak o tym mówię, to mówię z taką lekkością, że komuś może się wydawać no, no, no nienormalne, albo że może wymyślam. No bo nie można tak lekko o tym opowiadać. Ale wiesz, wracając do tego, widzisz, że ty powiedziałaś, i mnie z kolei dławi klucha tu mi wychodzi w gardle. Eee, I tak sobie myślę, że. To, co zrobiłaś właśnie przed chwilą, czyli, że. O, tak zuchwale powiem. Mm -hmm. To jest błąd nas wszystkich, że my sobie stawiamy tak poprzeczkę wysoko i wstydzimy się powiedzieć, że było nam naprawdę hardkorowo ciężko. Bo ktoś może miał gorzej. Tak. A siedzi przede mną kobieta, która miała według mnie może teraz gorzej. Zobacz, ty nie jesteś ja nie jestem tymi łzami. Słuchajcie, my tu siedzimy, mamy takie oczy wypełnione. To taki film. Filtr ale to przeżywanie tego porodu właśnie nawet w takich rozmowach jest bardzo ważne, myślę sobie, bo to można i opowiadać i o w gronie kobiet opowiadanie o porodzie zawsze budzi ogromne emocje, tak. nie? I, I my to musimy przeżywać, bo to jest rzeczywiście taka trochę walka o życie tak. swoje i to, które tak. się właśnie ma narodzić, nie? Wiesz, ja tylko dodam, że tym dziewczynom po drugiej stronie, które jeszcze nie są mamami, że ja znam historię dziewczyn, które 40 minut po porodzie poród trwał, na przykład nie wiem, półtorej godziny, one szły pod prysznic, brały walizkę i szły do drugiego pokoju, gdzie dziecko leżało. Tak. Jest sporo takich historii. Jest sporo. Ale są też takie historie, że ty, ty nie masz na to wpływu w ogóle, bo ja z całym tą swoim taką chęcią, żeby to wszystko przebiegło fajnie, że to teraz już ja lepiej się czuję psychicznie, teraz czekam tylko na matyśkę, a zadziało się tak, jak się zadziało i tylko dokończę to, że jak się obudziłam, to ja sobie pomyślałam, jak dobrze, że ja się rodziłam w, znaczy, jak dobrze, że ja rodziłam w Stanach. Mm -hmm. Bo zobaczyłam, że na nogach mam takie taki, tak, taką maszynę, takie nogawki, które pompują, i mówię, drenaż. Cudownie. cudownie. Mówię, fantastycznie. I tak widzę, że jestem tak opatrunek. E, tutaj wszystko. I tak widziałam, że do połowy uda tych bandaży, tego wszystkiego. I tak sobie pomyślałam. Że super. Ale się mną zaopiekowali. Tylko mnie zastanowiła pierwsza rzecz, jak <laughs> pielęgniarki zaczęły rzeczy położne i ekipa cała opiekująca się kobietami <laughs> po porodzie. Jak robili takie wycieczki jak zmieniały mi opatrunek, łamały takie te lodowe podpaski. Tam są takie mm -hmm. właśnie, że łamie, że ona jest lodowa. I przykładały te podpaski, to na przykład z koleżanką przychodziły i, ojej, że tam generalnie tam tak się jakby dziwiły. Ja też mi kurczę, jakby co, że, że, że polska to inna niż amerykańskie. I co się okazało? I się okazało, że w połowie uda to nie było patronek, tylko to, to było moje ciało, że tak było napuchnięte. Y i, I było tak twarde i właśnie nogi i, 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 i całe wargi sromowe, cała pochwa, właśnie no wszystko, bo to było przez pięć godzin masowane. I teraz już wiem, że wtedy w trakcie tego porodu doszło do rozerwania całej tylnej ściany pochwy, powięzi całej. Tego nie wiedziałam tego pierwszego dnia oczywiście. A opuchlizna schodziła bardzo długo, bo właściwie ja około miesiąca miałam problemy jeszcze, ja nie mogłam zginać nóg. Nie mo w kostkach tak naprawdę one się nie, nie były ruchome. I Michał, na przykład, jak już do domu wyszliśmy, to on musiał kłaść moje nogi na łóżko, bo ja nie byłam w stanie ich podnieść, one były ciężkie. Ból sprawiało mi chodzenie, ale też ból sprawiało mi to, jak moje krocze wyglądało i znaczy jak było spuchnięte. Mm -hmm. y i najpierw, jak zaczęły się te pierwsze takie próby właśnie, że chcesz pójść do toalety i widzisz, że nie, to sobie myślałam, opuchlizna, mięśnie są zmęczone po porodzie, a się okazało, że po czasie połogu to wcale nie wróciło do normy. E, I i to był taki ząb nagle. Mhm. No masz. Jak ty w ogóle karmiłaś, opiekowałaś się dzieckiem, kiedy byłaś sama w stanie bardzo trudnym? A to jest, wiesz co, wydaje mi się, właśnie to jest śmieszne chyba. Oksytocyna? Albo po... Pocieszające, że ja jakby nie widziałam, bo tak, cesarki w ogóle też miałam wcześniej operację, to dla mnie ten ból pocięciu Ja w ogóle tego jakby nie czułam. Znaczy, czułam, ale to dla mnie nie był problem. Z karmieniem akurat nie miałam problemów, oprócz takich normalnych, że na początku sutki bolą, ale no, nie miałam problemów, bo mm, jakoś matyśka była super turbo szybka, i kolejna rzecz. Czytałam w książkach, że na jedną pierś tyle, na drugą tyle, jak ja się, ile ja się namartwiłam, że ona w trzy minuty ściąga po prostu Czyli wszystko. Czyli znaczy, że się nie najada na pewno. Nie najada, a potem się okazało że dziecko rośnie, wszystko jest okej, okay, a ja ciągle, boże, ona dłużej powinna być, a ona po prostu, czułam w popiersi, że pierś była po prostu, wiesz, opróżniona, opróżniona a ja też mówię, boże, i też jakaś ko ko sytuacja kolejna. Dziewczyna, która ma dzieci, też mówi: Tatiana, nie czytaj tego, nie słuchaj. Po prostu, jeśli twoje dziecko idzie spać, jest zadowolone, ona się rozwija dobrze, to nie przejmuj się tym minutami, tym timingiem, jakimś wiesz. No to właśnie, to jest mega ważne. Wiesz, naturalnie, ważne. Z każdy, tak samo z tymkiem z tym, z tym, przeżycie karmienia zupełnie było inne. Tam z kolei wiesz: degustacja, pierś, zabawa. i. Godzina, a ja po prostu mówię, nie bo jak chcę już iść coś zrobić. Nie? A tam wiesz, co, so, po prostu. I to już mu zostanie, słuchaj, to no. zamiłowanie do końca. Ale niech mama, piersi. Ale pamiętam, że na początku to tak mnie to wkurzało, że wiesz, że właśnie, że długo, że tak. tam jak to? I to, najpierw takie, no jak Matyśka tak szybko, to może ja, moja laktacja, wiesz, coś z laktacją, może coś I znowu. Z tym, coś? Coś? I znowu pewnie to pewnie nie tak. Jak, no, ale, no, i jak doszłaś w końcu wiesz do siebie? Co? Wydaje mi się, że to, że właśnie matyśką się zajmowałam, to też były no, te, te hormony, całe szczęście mhm. i ekscytacja, i to, że jak zobaczyłam matyśkę, to całe szczęście było tak Boże, jaka ona cudna, i, i, i rzeczywiście tu się to pojawiło i, i jaka fajna, kochana i tak dalej. I jakby no przechodziłam, to nie wiem, jakoś to, to bałam się oczywiście o to, że mi tak zostanie, bo jak lekarka przyjechała do domu i zobaczyła, że ta opuchlizna jest jeszcze w. Po miesiącu od, od porodu, no to ona tak spokojnie mówiła, że to jeszcze trochę spokojnie, ten poród był ciężki. No powoli zaczęłam do siebie dochodzić, mówimy o puchliźnie, która mm -hmm. zeszła. Doszły kolejne to, co zauważyłam, no bo wiesz, jak puchniemy, to ta opuchlizna nierówno się rozkłada. Po drugie. Opuchlizna zeszła, ale skóra już nie mogła wrócić. No. W związku z czym ja się czułam jak foka, która może, w, wiesz, w parku rozrywki klaskać. To raz mogłam się rolować. O to musiało prostu. być kurde, trudne. Ale wiesz, i do tego jakieś rany tworzące się nawet od bielizny. To są, wiesz, ja teraz jak myślę o tym, to myślę sobie, że to są no bo rzeczywiście tego nie widać i wszyscy mhm. pięknie wyglądasz, macierzyństwo <laughs> ci służy, a ja tam się zastanawiam, wie kurde potrzebuje godziny na wypróżnienie no bo nie ma mięśni i tak I mów, gdzie, kiedy ja mogę na przykład godzinę, godzinę ja się znaleźć, znaleźć żeby się przygotować żeby, żeby, żeby nagle właśnie ta wizyta w toalecie staje się wiesz przedsięwzięciem że musisz mieć narzędzia do tego zaplanować ma, to ma zaplanować żeby dziecko był albo drzemka albo coś poza tym boli cię to pojawiają się stany zapalne jakaś krew leci wiesz ee, i właśnie powinna powiedzieć Anusir jest sponsorem dzisiejszego <śmiech> odcinka <laughs> czopki po prostu <laughs> Na stany zapalne. E, e, no nic, ale całe życie. Kurde, szczęście... że nie powiedziałaś mi wcześniej, bo nikt tutaj ściągnęła. <grym> tak, no cholera. <grym> no czyli są jakieś no, ale jakieś wiesz, no, jakoś widzisz... pomóc sobie, można, ale to musiało być kurde. Znaczy, wiesz, tru... właśnie... czy, ty to, czy ty to możesz powiedzieć, było mi trudno, było mi zajebiście było trudno? Było cholernie trudno. No. A wiesz, że to naprawianie się i składanie siebie zaczęło się dopiero wtedy, kiedy. To muszę powiedzieć, jakbyście dziewczyny szukały pomocy w Warszawie i w okolicy, to ja tylko mogę powiedzieć, że mnie odmieniła życie i uratowała moją sytuację doktor Małgorzata Uchman Musielak. Ona przeprowadziła operację na rektocele, bo tak się okazało, że tak się nazywa moja komplikacja. To polega na tym, że tylna ściana pochwy po prostu tak jest wyp uwypuklona w stronę pochwy, że ta ściana wypada przez pochwę. I nie możesz się załatwić, no bo tych mięśni nie ma, mhm. czyli masz wrażenie, że taki balon ciężki wisi ci tam gdzieś między nogami, naciska na, wiesz, czyli skakanie, to no, ci boli w ogóle. To, no to, to chyba tzn. w ogóle ruch. Ruch, nieprzyjemnie, poza tym wiesz, no jelita, czyli nie możesz się załatwiać, wzdęcia bolesne i jeszcze te stany zapalne jakieś, czyli tu na pewno jest fizycznie tak, czujesz, że tu chcesz za dzieckiem pobiegać mhm. i czujesz, że to cały czas jesteś tak jakby... No nie możesz, wiesz, się odnowić. No tak, mm. To też defekacja jest jakąś formą oczyszczenia. Czy tak czy siak, gdyby nie operacja i to, że ona mnie na nowo namalowała, mm. że namalowała moją wulwę. <grym <grym pozdrawiamy panią pozdraw doktor. Pani Małgosiu, pozdrawiamy i to, to, to spowodowało, że zaczęłam się jakby wracać do siebie. Ale emocjonalnie to ja musiałam sobie najpierw współczuć. Bo ja wcześniej no. też tak, a nie, inni mają gorze, a nie tamtego, tam, tego, tam a, Tak sobie to właśnie bagatelizowałam. A potem, jak sobie powiedziałam, dziewczyno, ja pierdzielę jeszcze właśnie potem, wiesz, właśnie mówimy o tych takich wisienkach, które dostawałam, to w drugiej ciąży. Psychicznie czułam się fantastycznie, a w piątym miesiącu pękła mi bezurazowo kość krzyżowa, czyli znowu, rozumiesz, i masz coś takiego, że też słyszę, dzwonię do lekarza, bo byłam w Stanach i ja nie mogłam, przestałam, znaczy miałam straszny problem, straszny ból przy chodzeniu i dzwonię też do lekarzy z Polski, bo w Stanach też jest trochę specyficznie z, z obsługą i z opieką zdrowotną, tamte i ubezpieczenia i w ogóle, no nie za, to, to, to trwa trochę, wiesz, żeby się dowiedzieć, co ci dolega. I na początku lekarz, któremu mówiłam, że wiesz, no strasznie boli, a to może cię nie ktoś wymasuje, poszłam na takie, taką o rehabilitację. Jezus Maria. Znaczy nie taki akurat, <laughs> Dobrze, bo to sprawdzona osoba, jeszcze. ale jak widział, że jest coraz gorzej, że ja nie chodzę winien, no musimy zrobić w piątym miesiącu, no niestety, ale to jest taki przypadek, że trzeba rezonans zrobić. Mhm. No i wiesz, też oczywiście, Boże, rezonans ciąży, wiesz. No i się okazało, i dostaję wyniki, że jest pęknięta kość krzyżowa. Ja wie chyba i ich... <laughs> wiesz, jak? Przecież ja się nie przewróciłam, nie tego, nic się nie stało. I dzwonię też do lekarzy, do ginekologów. Czy mieliście taki przypadek? Co ja mam robić? Czy leżeć? Czy w ogóle jak? Czy ja mogę rodzić teraz naturalnie? Jeszcze rozumiesz, ja taka głupia byłam. Jeszcze, była. jeszcze natura mówię naturalnie. Kurwa. I całe szczęście, czy, może nie całe szczęście, ale ta kość krzyżowa jak pękła, to już nie miałam opcji. czyli Wiedziałam, że cesarka i, i teraz wiem, że to tak ktoś nade mną czuwał. <laughs> może mnie trzeba tak po prostu mm -hmm. pierdyknąć, żebym zrozumiała. E, i, e, I... No rzeczywiście to, to, to tak było, że jak, jak, jak już urodziłam tymka, yy, zadowolona, że już teraz fajnie, zobaczyłam go cudownie, wiesz, krótki poród. To, to, teraz to było tak jak drive thru po prostu w porównaniu z tamtego, który zwał. 33, to było 3 godziny od momentu, jak zaczęły mi się zaczął się. Zaczęły się skurcze. Yy, to się stało dwa dni przed wyznaczonym terminem cesarskiej. także cesarki, także pojechałam do szpitala. Okay. Ciach, wszystko. Trzy godziny trzymałam Tymka, wiesz, fajnie, w szpitalu byliśmy sami, to tak patrzyłam, jaki fajny, jaki tego i wróciliśmy do domu. Aż tu nagle? Aż tu nagle. Pę, I znowu coś się dzieje, że, że nie możesz sobie poradzić w tej sytuacji, kiedy jest dwójka i Matyśka ma 19 miesięcy i ona cię potrzebuje. Ona jeszcze jest w pieluchach. Tymek, który tutaj przy piersi właśnie dłużej niż Matyśka, czyli w ogóle nie mogę, tak jak sobie myślałam, to jak ja go na zaraz go tutaj na brzemkę, z matyszką na spacer. No tak sobie to wymyśliłaś coś. Tak, a tu ci nie da. Mm -hmm. No ale i yy, słuchaj, yy, i to kończyć. jest właśnie też super ważne, tak. że my sobie cały czas projektujemy. Tak pomimo tego, że wiemy, że będzie jak będzie, nie mamy na to żadnego wpływu, nie? I pomimo tego, co cię spotkało tak. za pierwszym razem, to jednak projektowałaś dalej, nie? Tak, Jakieś tak, tak, swoje tak. sukcesy. Tak, tak. Sobie układałam, jak to ma być. Tatiana, ja się muszę zapytać ciebie, jak to jest, że ty się zdecydowałaś na drugie dziecko po tym, co ci się przydarzyło? Bo to jest chyba pytanie, które ci każdy y zada. Tak. Um, ja jeszcze nie byłam świadoma, co się tak naprawdę wydarzyło. Znaczy, jedyne, co widziałam, to widziałam y problem... Jak szłam do toalety, czyli mhm. że nie ma opcji, żeby się załatwić normalnie. Nie będę mówiła o wszystkim, mhm. co musiałam stosować, ale powiem o takim jednym, jednym z moich narzędzi, czyli lewatywa. Mhm. Ale wiesz, nie możesz robić codziennie lewatywy, mhm. no nie możesz. I yy, 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 ponieważ ja chodziłam do różnych lekarzy i w Polsce, i w Stanach, i słyszałam od niektórych, no trudny, ciężki poród. To do siebie dojdzie. Proszę poczekać 6 miesięcy. I tu tableteczki na rozróżnienie stolca, prawda? Mm -hmm. <laughs> Ale bierzesz, nic się nie dzieje. Potem mija rok. No, proszę jeszcze trochę poczekać, bo ja tak naprawdę, jak, jak badam, a potem tak sobie wie, kurczę, może to chodziło o to, że nie wiem, wcześniej mnie nie znał od tej strony. <śmiech> <śmiech> może nie, 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 nie ma porównania, chociaż pani doktor Małgorzata stwierdziła, że ona nie jest w stanie zrozumieć, jak przez trzy lata ja chodziłam, w ogóle jak funkcjonowałam z tym i jak to było, że ktoś tego nie zauważył. Ona mówi przecież po, przy pierwszym badaniu, w ogóle przy. Ginekologiczne. Widać. tak. Czyli ty się zaparowałeś dopiero po urodzinach drugiego dziecka. Tak, tak. Oh my God. No. Bo też wcześniej nie, nie słyszałam, że coś jest nie tak. Dlaczego Słyszałam tylko, że no może, ale to może wróci, pani sobie poćwiczy mięśnie kegla. Chcesz usłyszeć jeszcze fajną historię? No dawaj. Jedna lekarka w Stanach mówi do mnie, pani Tatiano, to może, żeby już zacząć ten proces ćwiczenia mięśni, pani sobie kupi kulki do pochwowe. Ja mówię, dobrze, ale w aptece? Czy ona mówi, nie, może pani do seks-shopu pierwszego, lepszego pójść te kulki. I ja też nie dopytałam, jakie, śmakie, no i tak dalej. Wygooglowałam pierwszy, najbliższy sklep, i jak Michał był w domu, to szybko do seks-shopu. Podjechałam, się okazuje, że to w ogóle hangar seks shopowanie a nie <laughs> kurde, taki mini <laughs> seks-shop schowany gdzieś za rogiem. Chodzę, no i mi, miła obsługa, ja widzę, że to jest na dwa piętra. I widzę oczywiście od wibratorów przez kurczę, nie wiem, co tam jeszcze jakieś stroje i tak dalej, i szukam w ogóle. wiesz. I podchodzi do mnie dziewczyna, czego pani szuka? Ja mówię, że właśnie yy, kulek do pochwy Ona wie, proszę, ja się odwracam, a tam taka Aleja. ściana, wiesz, <laughs> ale ją tutaj, ale ją kulek. <laughs> I słuchaj, on, po prostu nie wiem, ile, kilkadziesiąt rodzajów, i tak kolory, rozmiary, wielkość, wyważenie jakieś, wiesz, w ogóle pierwszy raz widziałam to w, w takiej ilości mm -hmm. i też ponieważ y, no, wiedziałam, że to ma y, służyć fizjoterapii uroginekologicznej, tak. to nawet nie wiedziałam też, które, co i ta pani podchodzi do mnie i mówi a jakich doznań pani oczekuje? A ja miałam ochotę powiedzieć, chciałabym zrobić kupę. <laughs> Matkę. Prawda. No, prawda I wiesz, że nie przychodzę tutaj po przyjemności, tylko tak naprawdę, ja bym chciała się w końcu załatwić. No i dobra, wybrałam jakieś tam różne rodzaje i teraz wyobraź sobie tą matkę, która właśnie tutaj, wiesz, próbuje tu dziecko, spacer codziennie musi być i stwierdziłam, że najlepszym momentem na ćwiczenie tych mięśni będzie, i, spacer. Przykład, będzie spacer. No i wychodzę na pierwszy <laughs> spacer e, i sobie myślę, może za ciężkie, akurat bo tam były te różne w tak. wielkości, waga i mówię, może za ciężkie są te, bo czuję, że one tam już sobie uciekają, mm -hmm. prawda? I tak się zastanawiam, czy je wykopać nogawką, czy jeszcze łapać <głos> <głos> po prostu od góry. Po czym były takie sytuacje, że zmieniałam, oczywiście, kombinowałam takie lżejsze, jakieś wyważone. Niektóre, wiesz, dzwoniły w środku, miały jakieś to wyważenie, też podobno pomaga w ćwiczeniu tych mięśni. I ja się bałam zrobić krok, bo ja czułam słyszałam to dzwonienie. <noise> Jak krowa z dzwonkiem. No, Albo bałam się, jak widziałam sąsiadów, na przykład, że ktoś idzie z pieskiem na spacer i ja wtedy od razu ukucałam, że niby szukam, jestem bardzo zajęta, coś, żeby nie powiedział, to przejdźmy już razem. Co tu tak dzwoni? Albo jeszcze będzie ci wypadło i piesek wypadły by pochwycił. Tak. Nie, wiesz, co to są takie akurat, jak sobie przypominam, teraz są takie momenty, że one są tak, że komedię można no by kurde, było tak ale naprawdę. Ale wtedy chyba się czułaś upokorzona. No kurczę, oczywiście, że tak, no bo to, bo to jest... wiesz, nie działało, potem powiedziałam cholera z tymi gdzieś z tymi kulkami, wywaliłam to. No ale rzeczywiście, najpierw była operacja, znaczy najpierw stwierdziliśmy z Michałem, że ponieważ chcemy mieć drugie dziecko, ja jestem jedynaczką, Michał ma brata, to dla niego było naturalne. A ja chciałam, żeby dzieci miały mhm. siebie nawzajem. Yy, to pomyślałam sobie, że jeśli nie ma teraz tej pomocy, to może rzeczywiście niech ten walec przyjedzie raz, a dobrze. Że ja nie chcę wychodzić z pieluch i wracać do śpiewania i potem nie, znowu. Wiem, czułam, wiem. że po prostu muszę, ciach. Raz, a dobrze. Tak. No i potem wiedziałam, że no co, no szukamy pomocy. I rzeczywiście całe szczęście doktor Huchman namalowała. Mhm. <laughs> no. i Czyli to wszystko można wrócić. To jest bardzo ważne. Ja powtarzam, że dużo dziewczyn, podejrzewam, że znajdą się takie, które nas słuchają, yy, teraz przez to przechodzą. I zdarzyło im się być odesłaną, albo odesłanymi z kwitkiem. No to jest takie w ogóle też wszystko, znaczy ciężko o tym mówić w ogóle, no. nie? Że na przykład, że ktoś chce operację plastyczną, tak, cipki sobie Tak, zrobić. tak, tak. No trochę tak obciachowo, nie? Wciąż. A właśnie, kurde, nie. Bo no. to jest, wiesz... Bez względu na to, z jakiego powodu robisz waginoplastykę czy operację na cystocele, czyli wtedy, kiedy na przykład jest nietrzymanie moczu, prawda, albo jeszcze inne operacje na inne komplikacje, one dziewczyny nam się należą na NFZ. Właśnie. Powiedz to, bo y, czytałam też w Twoim wywiadzie, że o tym nikt nie mówi i nikt o tym nie wie. Wiesz co? Może ktoś wie, ale podejrzewam, że jeżeli dziewczyna w połogu zauważa, że coś jest nie tak, wychodzi z tego połogu, a cały czas jest coś nie mm -hmm. tak, to jest pierwszy taki alarm, taki znak, żeby udać się do specjalisty. Jeśli nawet ten specjalista ci powie, a poczekaj spokojnie, tu nic się nie chłonie dzieje. Się. Tak, to się wchłonie. Jeżeli widzisz, że mija ten czas, kiedy specjalista powiedział, że to po, popatrzmy, poobserwujmy i wracasz do niego on mówi, proszę pani, z tym da się żyć, no też bez przesady, po co się teraz operować, jak pani chce na przykład dziecko, to po co teraz, nie? No ale kiedy, kiedy ona ma korzystać z życia? Nie wiem, nawet a z tym nawet z zrobić z raczej, to tak, drugie kolejne dziecko, dziecko i mieć z tego frajdę, ani się wstydzić. E, no. To trzeba się udać do innego specjalisty. I wiesz, ja miałam potem też pisały do mnie dziewczyny, które trafiały na przykład do klinik prywatnych, bo widziały gdzieś tam reklamy, trafiały do klinik i nikt im nie mówił, że ten sam zabieg mogą wykonać na NFZ. One tam ciułały sobie te pieniądze. I czasami zdarzało się, a to z kolei historia od kobiety, która 30 lat temu, czy 30 no ponad 30 lat temu rodziła, yy, miała mocne nietrzymanie moczu i jej w klinice prywatnej zrobiono zabieg laserowy, który nic nie pomoże w momencie, też ja nie jestem, chciałam podkreślić, oczywiście ja nie jestem lekarką, tylko mm -hmm. słyszałam to od mojej pani doktor, że zdarzały się takie przypadki, że ona odratowywała pacjentki, które na przykład wykonały zabieg za ciężkie pieniądze, yy, co mogłyby wykonać na NFZ i też nikt nie mówił, że Laser w tym przypadku nie pomoże. To, mhm. Tu jest trzeba, tu na przykład już musi być operacja jakaś. Yy, dlatego ja chcę głośno po, po, powtarzać, że dziewczyny, jeżeli czujecie, że cokolwiek jest inaczej, że fizjologicznie coś tam się zmieniło, albo właśnie czujecie, że yy, nawet przy kichaniu czy przy kaszlnięciu, bo na początku się mówi, a to tak się zdarza. Mhm. Nie, to nie musi się zdarzać, tym bardziej, że to się będzie, yy, to będzie postępowało. Im później będziemy y, o siebie dbać, o cipki i odbytnice, ja mówię, właśnie, po prostu niech, niech żyją one, bo y, od tego się zaczyna też nasze poczucie wartości. Tego nie widać, ale w momencie, kiedy tam wszystko siada i nie możesz z dziećmi, nie wiem, poskakać na trampolinie albo po prostu. Kichnąć. Y, twoje <grym> życie y, jest, y, wiesz, y, 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 ograniczone do ilości Twoich wkładek. Mm -hmm. Idziesz na imprezę, skończyły się y, wkładki w do domu, prawda? No, no to. Trzeba sobie pomagać jak najszybciej. Ja tu siedzę teraz i zaciskam moje mięśnie dla właśnie Zag nerwowo <laughs> zaczęłam to robić od pięciu minut. <laughs> Kupię ci kulki. <laughs> ja mam, ja mam. Ale takie dzwoniące. <laughs> e, no, y, ale te, ja też mam z tym takie. Jedne takie mam zimne, a Aha. drugie mam takie bardziej z jakiegoś silikonu, ale <laughs> to też nie jest takie powszechne to stosowanie tak, tych kulek. Tak, nie? Tak. Bo rzeczywiście może to, że kupujesz się w seks shopie, y, a, a no i pani pyta, jakich chcesz doznać. Tak, a tak, tak naprawdę to jest y, jak ciężarki. Tak, tak. Tak. Wiesz, no jakieś tak. inne sprzęty, którymi trenujesz i, i tak. można to tak powiedzieć, że po prostu trzeba to trenować. Ale, Ale musimy widzisz... też jeszcze, powtu, pow, pow, pod, chcę podkreślić, tak. że jeżeli czujecie, że coś lekko się zmieniło, czyli jakieś lekkie nietrzymanie moczu, czasami się zdarza, udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Te dziewczyny działają cuda yy, i nie zawsze jest potrzebna operacja, tylko trzeba ruszyć, trzeba naprawdę się sobą zaopiekować, żeby problem nie, nie, nie rósł. To jest cały czas właśnie ten wstyd, nie? Że pójdę gdzieś, znowu mnie gdzieś będą tam zaglądać, tak, jakoś tak. nawet, bo im powiedzieć, cipka, no tak, to tak, co dopiero tak. się tam pokazywać, to. no bo u ginekologa to zamkniesz oczy, bo trzeba, jak tu rodzę dziecko, no to wiadomo, że to dla dobra dziecka. Mhm. Ale w ogóle mam, zaniedbujemy trochę tak. te obszary intymne, nie? Słuchaj... Yy, Pamiętam, jak. Nie pamiętam, tylko. Znaczy, pamiętam. Było to 10 minut temu, więc jeszcze pamiętam. Ale <laughs> jak... masz czasami jeszcze ten mózg pociążowy, bo ja twierdzę, ja że cały że czas, jest. czas że jest, że zostaje. Tak, że to już się nigdy nie zmieni. Trzeba to zaakceptować. Po prostu właśnie sobie robić z tego może jaja. No bo nie ma co się kopać z krową <laughs> czy z koniem. Wszystko jedno. Powiedziałaś. Yy... Ten moment, kiedy nagrywałaś ten filmik mhm. pierwszy, ja pamiętam, że ja to obejrzałam, e, i to był ten moment, kiedy właśnie uwolniłaś z siebie trudne emocje, ukrywane. E, I jak ja to obejrzałam, to napisałaś do mnie SMS. Tak, napisałam, i też poczułam, i pomyślałam sobie, tak, wow, ale odważna, ale wow, ale biedna. Że ja, miałam, że ja widziałam to, co ty przed chwilą powiedziałeś, ja nie patrzyłam na tę kamerę, <noise> ja nie, tak. ty, że ty nie patrzyłaś tą kamerę, że nie wiedziałaś, co zrobić. I to było tak czuć, że miałam w sobie bardzo dużo empatii, takiego właśnie i współczucia wtedy do ciebie, mm -hmm. bo było widać, ile ci to kosztuje, że ty to robisz. Pomimo tego, że to jednocześnie uwalnia, ale też było widać, że to boli. Ja to, ja to czułam, że ciebie to po prostu boli. nie? Znowuż zaczynam tak. się chcieć płakać. No bo to są takie, wiesz, bo. Tak, tak jest takie powiedzenie, że prawda boli. Mm -hmm. Boli i uwalnia. Nie? I dlatego zawsze mówię, że warto stanąć w prawdzie. Jakakolwiek by ona nie była trudna. Bo bez tego nie możesz iść dalej. Jakbyś to ukrywała latami, wróciła na scenę bez tego uwolnienia, to, to w ogóle nie. Nie? nie? <gry> Dziękujemy bardzo. No, do, widzenia. <laughs> do widzenia. Przypominamy o tym sponsorze. <laughs> trzeba było rzeczywiście wejść w no, wzórze ze szczopkami, kurczę. Pasowałoby tak. dzisiaj. Pasowałoby. E, e, no, a, po, ale... powiedz, powiedz jeszcze coś o tym, bo, bo, bo chciałabym, żebyś to powiedziała, dlatego, żeby zachęcić może pokazać bo to jest ważne, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby stawali swojej prawdzie. Nie każdy musi nagrywać to na Instagramie, ale niech bo może się boi, wstydzi i nie przeskoczy. W twoim wypadku była to taka siła, bo masz ludzi, którzy mm -hmm. cię obserwują, kobiety, które, do których mogłaś dotrzeć, nie? A poza tym wcześniej nie, nie korzystałam z Instagrama yy, po tym, jak stałam się mamą czy żoną, no a właśnie. nagle tutaj z grubej rury po prostu yy, na Wróciła takie się. tematy. Wiesz, ja, ja, yy, ja trochę tłumaczyłam w wywiadek, że ja do końca nie wiem i wiem. No, powiem od, od, od początku. Nie wiem, jak do tego doszło, yy, <laughs> ponieważ Yy, nigdy nie mówiłam o swoim życiu prywatnym. Nigdy. Zawsze to było tak, że właśnie nie mówi się o takich tam problemach zdrowotnych czy tam jakiegoś jego, tylko tu jest praca, tu jest profesjonalnie, wchodzisz, dzień dobry, jest tam lalka sobie na scenie. Tam, znaczy, szpilach. marionetka w szpilkach i sił ze sceny. Mm. I kiedy byłam rzeczywiście już taka, wiesz, wymęczona, ten walec właśnie po mnie przejechał kilka razy, ale już byłam zoperowana i już zdążyłam sobie trochę współczuć. Któregoś dnia obudziłam się, yy, założyłam sam założyłam buty sportowe, czapkę z daszkiem, i w słuchawki do, do komórki i wychodzę. I Michał się pyta, gdzie ty idziesz? A ja, jakby to było oczywiste, mówię: biegać. A ja nigdy nie biegałam, nigdy nie lubiłam biegać w ogóle. Wybiegłam z domu, powiedziałam: dzieci zaopiekowane. Poczułaś to, yy, tak, nie? że tak. to jest ten I czas. ja czułam wtedy, jak zaczęłam biec, że to jest troszeczkę tak jakby muszę uciec, że ja te pierwsze metry w ogóle, pomimo tego, że kondycja... To, to że ja Uciekam, żeby mieć trochę przestrzeń, że sama ze sobą jestem, a wtedy jeszcze właśnie w związku z COVIDem my utknęliśmy w Stanach, w takim pięknym miejscu w górach, czyli wiesz, dzika przyroda, piękne kaniony i, 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 i piękne lasy. Ja sobie tak biegałam i jak zrobiłam któregoś razu przerwę. To włączyłam komórkę i zaczęłam tak sobie nagrywać, właśnie, że sobie nie radzę, że pozdrawiam te dziewczyny, co sobie nie radzą. Jeszcze tak też w ogóle bardziej pokazywałam te drzewa i krzaki, nie tak, siebie. Czy to pierwszy? Bo może tak. cały film. Ja dzisiaj na to Ja pierdzielę, jaką drogę przeszłam. No. Że jaki to jest, wiesz. Yy, a to było w 20 roku. Yy, I. Yy, Potem te filmiki były, no coraz, właśnie każdego dnia, bo ja poczułam ulgę od razu, jak, trochę wstyd i strach, że co ja zrobiłam, ale ja poczułam, że to jest taka jakby jakaś autoterapia dla mnie, że mhm. zrobiło mi się lżej, i że ja tego. Potrzebuję to wyrzucić, bo też wyobrażałam sobie taką sytuację. Wiedziałam, że kiedyś wrócę do śpiewania. Schodzę ze sceny i dziennikarz w takim dwuminutowym wywiadzie mówi: Pani Tatiano, stała się pani mamą, jest pani szczęśliwa. Jak ja mam to wszystko zawrzeć? Te wszystkie emocje miłość ogromną do moich dzieci, jednocześnie totalną rozsypkę mnie jako kobiety yy, nieumiejętność nie sklejenia mamy z Tatianą, kobietą, partnerką. Yy, i to, że to, zagubiona się czułam, że miałam wyrzuty sumienia, że te komplikacje, że to wszystko takie było, że łe, tak troszeczkę miałam wrażenie, że tak turlam się z tej górki mm -hmm. i nie wiem, gdzie się zatrzymam. I ja wiedziałam, że ja muszę to powiedzieć, byłam wkurzona na to tabu, byłam wkurzona, że jest lukrowane macierzyństwo, byłam wkurzona, że y, cały czas to jest tak pieczenie ciasteczek i kurde, Balony. dzieci ładnie ubrane, i, i wszystko cudnie. Znaczy, to, to się zmienia całe szczęście coraz więcej, wiesz, między innymi ty, ale dużo dziewczyn się otwiera i mówi tak. coraz więcej. I nie mówię tylko o podcastach, ale w ogóle prymacje też sobą tak nawet. między sobą. Ale ja byłam tak na to wkurzona, tak miałam dosyć i czułam, że to, to tabu powoduje wstyd, a ja już miałam tak go dosyć, że wiedziałam, wypierdzielaj po prostu. Mm -hmm. I jak wyrzucałam to, to trochę strach był na zasadzie. Bo ja Co nigdy ja nie mówiłam, nie? że mówię o defekacji nagle. Mm -hmm. e... No było to takie tak. na początku, że. What the fuck? To tak. się dzieje? No. Ale było czuć po prostu tam taką prawdę. I, i też jak zobaczyłam, że moje przyjaciółki moje znajome zaczęły do mnie pisać, nic nie wiedziałam o ich problemach, bo mhm. one też nie mówiły, nie otwierali. wychodziłyśmy na spacer z dziećmi i tak o, tu no tego, bananki tam kurczę, ja spała kubka była oh, z <noise> I żadna nie mówiła na przykład, słuchaj, jestem w takiej czarnej dziurze, jestem w depresji i jedna nie powiedziała na przykład, że ja miałam ochotę yy, pozbyć się problemu, mm -hmm. a problemem było płacące dziecko. Mm -hmm. yy, dziewczyny zaczęły do mnie też pisać przez Instagram i przez Facebooka i opowiadały swoje takie historie, że ja mówię, nie jestem sama, czyli jest nas pełno i też zdałam sobie sprawę, że to nie jest tylko właśnie konfiguracja mojego otoczenia, że na 40 powiedzmy mam, 38 ma coś. Z czym się boryka, borykało. Powiem mm -hmm. tak to musi tak być. Te liczby, nawet to, ile ma depresji, i tak sobie myślałam, że to są jakieś stare sondaże, chyba, bo mnie się nie zgadzało, że więcej dziewczyn wśród nas miało depresję i te komplikacje i. Yy, i, I nagle się okazało, że obok mnie mam, wiesz, czy znaczy okazało się, ja wcześniej o tym wiedziałam, ale chodzi mi o to, że dopiero tak to mnie też to dotarło: że mam dziewczynę, która y, dowiedziała się, że jest niepłodna w wieku tam 20 lat, y, matkę adopcyjną mam, y, dziewczynę, która świadomie podjęła decyzję, że nie chce mieć dzieci, taką, która nie może zajść w ciążę. Wszy wszystkie tam jesteśmy, mhm. wszystkie. I wszystkie macie emocje. I wszystkie milczą. I kurczę właśnie to, to, to nieporównywanie się, które byłoby cudowne, i to, żebyśmy były dla siebie łaskawsze wszystkie. Mm -hmm. Tak, Czyli bo ja każda odpowiedziałam z nas na to pytanie. Odpowiedziałaś, bo... odpowiedziałaś. Ja w ogóle już, ja już myślę, wiesz, co dalej, bo, chcia... bo w ogóle miałyśmy rozmawiać, że mama idzie w długą. A, cholera! <laughs> to spadamy. <laughs> Ale ta historia jest, jest Twoją prawdą, jest ważna i ona musi wybrzmieć. Po prostu musi wybrzmieć i myślę, że, że uwolni wiele kobiet i że to jest super ważne co zrobiłaś. Ja w ogóle no jesteś mam tutaj takie zdania właśnie napisane, które wczoraj do ciebie pisałam, że jesteś wybrana przez los do odrabiania lekcji <noise> różnych, nie? Że po prostu los postanowił z jakiegoś powodu cię tak doświadczyć. Może dlatego, że właśnie ta Tatiana Silna musiała się przekonać, że musi zdjąć też szpilki, tak. zamienić je na adidasy i powiedzieć sobie: "Dobra, odpuść sobie. Odpuszczam, bo już wystarczy, nie? Teraz Odrobiłam te lekcje, co dalej. Jest, myślę, że już cię tak nic nie doświadczy, tak mocno. Nie wiadomo, co tam jeszcze dla ciebie ten łaskawy los ma. E, ale e, myślę, że. Justyno, a czy ja mogę pozwolić mi, że przeczytam SMS od ciebie, bo to dla mnie było. Nie y... zastydzę się zaraz. Tylko nie płacz, kurde. No no, a jak popłaczę, to co? E, słuchajcie, y, to było. Z... 27 kwietnia 2020 roku. To były te pierwsze moje filmiki. Byłam miesiąc po urodzeniu mojego małego dziecka. Tak, o tym, że tutaj o tym pisałaś. A, czekaj. Już tego nie pamiętam. Przepraszam, tak, ale ja jestem... No, same dobre rzeczy. Uff. Hej, Tatiana, tu Justyna Szycnagłowska. Obejrzałam Twój film, w którym postanowiłaś przerwać milczenie i pomóc sobie i innym dziewczynom. Jestem teraz w temacie, bo urodziłam trzecie dziecko sześć tygodni temu, ale też nagrałam pierwsze, pierwszą serię podcastów Matka też człowiek z różnymi kobietami. Rozmawiamy o macierzyństwie bez instagramowego filtra. Możesz ich posłuchać na Spotify. Dużo kobiet do mnie pisze, że jak ich słuchają, to przepracowują sobie różne traumy. Porodowe i w ogóle macierzyńskie. Pomyślałam, że może tobie też to jakoś zrobi miło. Przytulam cię i gratuluję odwagi. Jest mi bardzo przykro, że musiałaś się mierzyć z takim trudem. Nie wiem właściwie, co jeszcze napisać. Popłakałam się razem z tobą i chciałam, żebyś wiedziała, że jestem tu po drugiej stronie. I zaczęłam yy, mówić o tych tematach tabu głośno w moich podcastach. To dopiero początek i będę nagrywać dalej i szerzyć świadomość. Nie chcę, żeby kobiety czuły się tak samotne. Uściski Justyna. Wiesz, jak to dużo znaczyło, że pisały do mnie dziewczyny yy, i otwierały się. Z... <głos> <głos> I teraz jeszcze Klineks powinien być, albo nie wiem, jakie góstki sponsorem odcinka. Bo yy, wiecie, to wiązało się z dużą odwagą to, żeby przełamać i powiedzieć publicznie, bo to wiesz, wszyscy usłyszą faceci, kobiety ty, co, ci, co myślą, że nie powinno się tego tabu ruszać, ci, co powiedzą o fajnie. Ja bałam się takiej fali hejtu i tej fali hejtu nie było. I zaskoczyło mnie najbardziej to, że ja wcześniej sobie myślałam, że ja tylko z facetami mogę pracować, że yy, ja się dogaduję lepiej z facetami. Często też wcześniej było tak, że ja najkrytyczniej i najsrodzej byłam oceniana przez kobiety. A macierzyństwo i ta cała moja przeprawa pokazała, że w tym takim... Yy, podstawowym instynkcie i takim w ogóle jakiejś siostrzanej więzi jest siła i ja wiem że to brzmi patetycznie może górnolotnie ale ja się przekonałam na własnej skórze że takie smsy jak od ciebie czy wiesz od Kasi Nosowskiej my się nie znamy tak dobrze czy od innych dziewczyn takie mówiące że fajnie że niektóre dziękujące ale wspierające przede wszystkim i to było tak potrzebne i u mnie to też się przyroziło. Zresztą ja chciałam powiedzieć że ja wtedy byłam w takim stanie że ja odpisałam ty napisałaś mi taki sms a ja napisałam dziękuję pozdrawiam <laughs> Teraz jak to czytałam, to też się śmiałam, bo ja wtedy nie byłam w stanie, na a przykład no. odzywały się jakieś na przykład wysokie obcasy. Pani ja zróbmy wywiad, tam Aha. tutaj rozkładówka, czy tam nie wiem co, a ja byłam Roz rozkładówka. rozkładówka no <laughs> nogi na za piętnaście <laughs> i coś my pokażmy, gdzie, to cele, gdzie jest to cele, gdzie jest cele. O Jezus. O Boże. I wiesz ja nie byłam w stanie y jeszcze i wtedy nawet ta moja reakcja, ta odpowiedź to sobie się... Taka, taka wiesz. Nie, um... ale ja czułam, Tatiana Babsztyn. właśnie, że to jest, y, że, to, że, że, właśnie, że to jest prawda, nie? Że, to jest, że to jest o tobie prawda, która cię cię po prostu boli i wiele wiele kosztuje. Jakoś też miałam taki odruch, wiesz, bo ja nie miałam tak, że y, dobra, to wpadnij, może pogadać o tym w podcaście. <laughs> Tylko chciałam ci podarować no, tak jakby... te podcasty, tak. żeby, że może, skoro innym to pomaga, to Tobie tak. też jakoś to pomoże w tym trudnym dla ciebie momencie. Tak, nie? dla mnie to było zresztą oczywiste, ale ja pamiętam, że wtedy byłam w takim oku na zasadzie, ja czekałam tylko, że dostanę zaraz, co ty zrobiłaś? Że właśnie ja się bałam tego, masz dzieci zdrowe, to się ciesz. No tak, A co ty inne narzekasz? mają gorzej. Inne mają gorzej, to tego się bałam. Bo też sama byłam tak właśnie w tej, ja się sama w to pudełko włożyłam. I wiesz, sama się też włożyłam w to pudełko, yy, yy, że ja muszę wszystko i muszę być na stand byu non stop, tylko dla... Yy, Dzieci, mhm. a ponieważ Michała bardzo długo nie było, dużo nie było, bo on trochę tak jak marynarz w Stanach byliśmy bez babci, bez niani. I ja też to wszystko, że muszę, muszę, na swoje barki wzięłam i, i wiesz, właśnie komunikacja to jest kolejny, kolejny temat. Nie umiałam zakomunikować, że ja sobie nie daję rady, nie umiałam prosić o pomoc. Nie umiałam powiedzieć, bo też jak na coś się umówiliśmy wcześniej, prawda, że on będzie pracował, ja będę z dziećmi. Ja nie umiałam powiedzieć, że jak ja już tego doświadczyłam, to ja widzę, że ja nie, nie dam rady. rady. Mhm. Ja miałam coś takiego, nie, no, umówienie i, i frustracja, wkurzenie na tego partnera, bo umówiłam się na coś, co jest dla mnie niewygodne. No to kurde, jak niewygodne, to no powiedz. to powiedz. Yy, i, I wiesz, i, i sama sobie odebrałam też moją pasję, znaczy też. Po ciążach, ja po prostu nie miałam miejsca nawet na, na wenę, na muzykę. Była cisza w domu, czego nigdy u mnie nie było. I dopiero po wielu latach, jak ja właśnie byłam po operacji, po tym po, po, po współczuciu sobie, mhm. dowiedziałam się y, sama sobie to wytłumaczyłam, że ja nie mogę żyć bez tego. Że jeżeli ja dalej będę tak brnęła w to bycie mamą na standbaju, że po prostu. Kocham swoje dzieci, ale bycie mamą dla mnie nie wystarcza. Nie jest jedyną rolą, tak, którą chcesz pełnić. Że w życiu. ja czuję, że chcę więcej i że po prostu muszę mieć ten pokój, który jest tylko mój. Jak pierwszy raz zaczęłam komponować, jak pierwszy raz pisałam te teksty, jak yy, grałam pierwszy koncert, czułam coś cudownego. Teraz jak wiem, że kolejne będę grała 10 września w Monopolis w Łodzi. Bilety można dostać na stronie Monopolis. Kurde, ja muszę to... sprawdzić mój kalendarz. No, no w amfiteatrze yy, 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 pięknie będzie. Ja wiem, że będzie pięknie dla mnie przede wszystkim. Wiesz, to, to było takie miejsce. Ja weszłam na scenę i nagle dostałam właśnie ten klocek, taki jeden ten puzzle. braku Unosiłam się z 10 cm nad ziemią, i co jest w tym bardzo ważne, żeby podkreślić, ja poczułam się jak kobieta. Pierwszy raz od 7 lat. I ktoś by powiedział, to teraz co, że libido było minus 500, 109 to wystarczyło ją na koncert wysłać. Znaczy, wiesz, no. że to musiało się zmienić? Znaczy, musiałaś wrócić ja do siebie. Ja nie byłam gotowa, tak. Ja nie byłam gotowa wcześniej na to, bo też ktoś by powiedział, to mogłaś wcześniej za... Ja nie byłam gotowa, nie, nie, mogłaś, nie byłam w stanie. Nie mogłaś. I dopiero jeden koncert, a ja nagle. ojej, ojej, ja wiem, gdzie są moje piersi, moje biodra, i w ogóle jestem kobietą. I wiesz, śpiewasz ja? o śpiewam. tym. śpiewam, tak. I śpiewasz o tym, mama idzie w długą. Wróciłaś, wróciła Tatiana, która jest sobą, a do tego jest mamą. I jak się z tym masz? Teraz już dobrze, chociaż nie będę udawała, że to jest taki proces zakończony. No nie jest, no bo no, ja po, po takim czasie i po tylu rzeczach, to, to, to cały czas jest proces, yy, wiesz, cały czas mielenia. No poza tym umówmy się, nigdy już nie będziesz tą Tatianą, która y, nie musi się opiekować dziećmi, no, kiedy komponuje tak. piosenki. <noise> tylko komponujesz <noise> tak. piosenki między, w czasie, który sobie wyrywasz. Tak. I ja tak samo robię, yy, tak jak ci mówiłam przed nagraniem, że idąc tu, Henio się popłakał, że ja mam go położyć na drzemka, a nie niania. I tak. już myślałam, że nie zdążę, i po prostu leżałam z nimi, czekam, czy on zaśnie, czy nie zaśnie. No i tak wygląda teraz ta I praca. I Feli, tą do podcastu pisałaś o 22.30. Tak, jak dzieci no już spać? Tak, ja od Tymka mojego słyszałam, bo były dzieciaki na pierwszym koncercie, bo nie znałem mnie też od tej strony, i czteroletni Tymek następnego dnia jedziemy autem, a Tymek śpiewa z tyłu. Założę szpilki, rozpuszczę włosy, na usta tam karmazynową, czerwień. A potem mówi, mama, ale to tata może iść w długą, mama nie może. I wiesz, i tak one jeszcze tego. I powiedz, no. jak mu to wyjaśniłaś, bo to było takie ładne, mam to tutaj też napisane, właśnie. E Wiesz, dzieciaki powoli się przyzwyczają, bo ja już jestem bardzo gotowa. One, ponieważ bardzo dużo czasu ze mną były, to jeszcze mają taki moment, że wiesz, nawet jak do sklepu wychodzę, to moja sześcioletnia Matyska się żegna ze mną 40 razy i musi przytulić I tego i pokazujemy sobie serca od najmniejszego do największego. I w ogóle czasami jest tak, że już wyjeżdżam, mama jeszcze raz przytuli, no to wysiadam z auta, mm -hmm. przytulam. Wsiadam do auta, a tym jak Ja też przytuli, wiesz, i znowu wysiadam. Bo też nie chcę ich zostawiać w takim, takiej tej potrzebie mamy i tak, uciekać, tak. po wychodzić, ale też im tłumaczę, że to jest dla mnie bardzo fajne miejsce. I nie tylko dlatego, że to jest moja pasja, ale też, że to jest praca, że ja bardzo też potrzebuję tej niezależności finansowej. Bo to też, to jest coś takiego, tak. o czym nie, chyba w żadnym wywiadzie nie wspomniałam, ale to był taki punkt, który dla mnie był ciężki. Mhm. Zawsze zarabiałam, zawsze się utrzymywałam, a tu nagle... No. <laughs> Poproszę. Poproszę, tak. Chciałabym sobie kupić. To jest też kwestia komunikacji, oczywiście ułożenia ale w parze, ale, ale jak ja funkcjonujesz mam... inaczej, tak. to nagle to jest trudne, bo jest, tych zmian jest na, na, każdym, na każdej płaszczyźnie. Tak jak też powiedziałaś, że twoje życie się zatrzymało i w ogóle zmieniło, a męża właściwie trwało dalej, nie? Tak, ja miałam takie wrażenie. No ale to wszystkie mamy no. takie wrażenie, no bo... No, ja mu się nic nie zmieniło. Tak, a ja musiałam wszystko oddać tak. i to jest totalnie trudne. Tak. Żeby to właśnie poukładać na nowo, że, że ty też możesz dalej być sobą, tylko mm -hmm. musisz właśnie to zakomunikować, postawić tak. jakieś granice, powiedzieć: Kurczę, potrzebuję tego. Tak jak powiedziałaś dziecku, ja potrzebuję mieć ten kontakt. Mm -hmm. Oni też się dzięki temu uczą. No bo przecież ty tak. jesteś dla nich wzorem, więc twoja córka też widzi i będzie miała to wdrukowane jako wzorze. Tak, tak. I też wiesz, będzie jej łatwiej może podjąć taką decyzję. Ale wiesz, kiedyś. też zadają pytania, bo ten koncert im się podobał i w ogóle <noise> Oliwier Janiak prowadził ten koncert i stał już w kulisach przy scenie, kiedy zbliżał się koncert do końca i miał taki wielki bukiet kwiatów. I moja Matyśka, trzymana zresztą przez moją przyjaciółkę najbliższą za, za kostki, bo należała na scenie już chciała po prostu tam wejść, tak była, była trzymana. Do mamy. I nagle tam Oliwier zaczął z nią rozmawiać i Matyśka zaczęła zdejmować słuchaj, takie znaczniki, że koniec sceny takie fluorescencyjne mu na marynarkę przyczepiała, przyklejała, prawda? No i tam generalnie sobie zaczęli rozmowę coś i ona mówi takie kwiaty to dla mojej mamy, a on mówi i tak, a chcesz dać, a ona nowym chciała. I rozumiesz, koniec koncertu. Ma wchodzi z kwiatami, czego też się nie, nie spojrzałam, z takim wielkim bukietem, większym niż ona. I taka zadowolona, i potem wiesz, na przykład, ogląda y, co za tydzień mówi wujek. No <laughs> po pierwszym spotkaniu, no wiesz, tak. Albo na Bo, przykład. ale może też właśnie się poczuła tam dobrze w tym miejscu, nie? Tak, to, że ona wiesz, właśnie też, i śpiewanie i tańczenie to jej się bardzo podoba, a, a też. To, co fajne, że dzieciaki, jak wiedziały, że kolejny koncert, że wiedziały, że nagrywam filmiki, że zapraszam na ten koncert i że są bilety, to tym, jak mówi, mama, ale my będziemy musieli kupić bilet, żeby tam pójść, zobaczyć, ja mówię, no nie. A tym, jak tak mówi, no tak, ale jak? A ja mówię, wpiszę was na listę, wejdziecie. A tym, jak mówi, to ja wiem, mama, wiesz, co ja zrobię? Ja wejdę z tobą, żeby nie musiał kupować. Taka radocha, że będzie koncert, ale. Wiesz. No i zobacz, piękne tak. to jest, bo możecie to razem tuż przeżywać tak, to. Tak. I też może dzieciakom pokazać, właśnie, oni na pewno teraz na Ciebie patrzą, wiesz, zupełnie inaczej, nie? Imponujesz tak. im tym, co robisz. To jest też mylące. wiesz, że w ogóle, teksty, piosenek. A muszę Ci powiedzieć jedno, co mnie też ostatnio w ogóle zachwyciło. Usypiam dzieciaki i Tymek tak wieczorem już spokojny, bo nie jest spokojnym dzieckiem. Mhm. <grym> I mówi do mnie tak, mamo, a co ty śpiewasz w tej piosence? Że układasz, układasz coś tymi puzzlami, mówię, jak to, że, 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 że idzie ci, ja mówię, średnio. On, on, mówi, on mówi tak. A on mówi tak, ale, ale gdzie ty te klocki układasz? Nie? Ja mówię, no każdy z nas ma taką życiową układankę, tak jak ty masz przedszkole, sunie Roxy, masz siostrę, masz nas, masz takie zabawy, które lubisz. że on mówi tak. No i to wszystko mnie tak trzeba skleić, tak, ułożyć w taką swoją układankę. A on mówi tak, a ty nie, nie, nie możesz, że idzie ci średnio. Ja wie tak, a pomóc ci? I <głos> <głos> Cudowne to jest. Ale w ogóle zobacz, jakie to jest super, że twoje piosenki stają się przyczynkiem też do tego, żebyś tak. prowadziła z dzieciakami takie rozmowy, nie? Wow. A propos właśnie puzli, nikt jeszcze tej piosenki nie słuchał? Nie. Boże, one... ty, ty I... ale to było takie cudowne, że ty mi ją wysłałaś. Słuchajcie, pewnie, kiedy ona będzie już? A to jeszcze nie wiem, bo wahamy się nad wyborem między jednym, między puzlami a toastem i zobaczymy, który będzie drugi. Kurde, ten puzzle. są genialne. No ja też lubię, też lubię jeden i drugi i no tak myślę. No zobaczymy w każdym razie, to też już niedługo i, i podejrzewam, że końcówka. No, a na tym może. koncercie będzie można ją słyszeć? Tak, na koncercie grałam. Przepraszam się, skłamałam, bo na pierwszym koncercie Grałaś. grałam trzy nowe utwory, tylko chodziło mi o to, że one nie były puszczone publicznie. Tak. tak. Co to są te puzzle? Gdzie, na jakim etapie jesteś tej swojej układanki? Oj, U. o pani, jeszcze troszeczkę. Ile elementów mają te puzle? Na pewno doszło tych elementów, no bo tak jak wspominałaś, że jest i ta rola mamy, która jest bardzo ważna i ona też, wiesz, jest czasami wynagradzająca i czasami jest piękna, a bywa taka, że masz ochotę dzieci na kotlety przerobić i mm -hmm. zjeść od razu te tak. kotlety. Jest rola partnerki, jest rola kobieca, jest rola też w moim przypadku wokalistki, kobiety pracującej. Artystki. Tak. Nie, Można być artystką, mając żeś... dzieci. Nie miałaś takich obaw? Czy ci... Na początku mnie się wydawało, że to zostało ścięte. Znaczy, mhm. Zawsze wiedziałam, że wrócę, tylko czułam brak i to doskwierało mi, że nie mam, nie mam tego. Mhm. Że y, gdzieś to mi. Wsiąkło, właśnie ta cisza, to, że nawet dźwięki mnie drażniły. No ja w ogóle w życiu nie pomyślałam, że na przykład będę kazała ściszać muzykę albo w aucie nic nie słuchamy. Wiem, mam to samo. Albo były właśnie piosenki dziecięce na początku, te. No, baby Babyszarki baby <laughs> i inne tam jakieś kurcze brum-brumy. Choć jedyne co, to Aidy, piosenki cudowne, Aidę też ściskamy. W tak, tak. Mówiłam, że to są po prostu cudowne, i wiesz, to akurat był fajny pomysł na to, żeby dzieciaki zająć w COVID-ie. W trakcie COVID-u, jak gdzieś tam wychodziliśmy na ścieżkę górską, i był asfalt, to dzieciaki jako muchy wchodziły do... Ja musiałam malować samolot i one tam siadały i kazały sobie zdjęcia robić, że są w mucholocie. <grystanie> <grystanie> albo jakieś inne właśnie z tych piosenek rzeczy sobie malowaliśmy. Ale tych puzli jest. I to nie jest tak, że ja ułożyłam. Mi się wydaje, że każdy z nas całe życie będzie ja sobie to tak układał. Że to, po prostu to, to chodzą nowe punkty, coś się zmienia, zmienia się w nas, zmienia się to, co dookoła się dzieje. I i to żyje ta układanka, ale na pewno świadomość, że to wszystko trzeba spróbować chociaż pomieścić, powoduje, że to jest trochę lżejsze to wszystko. I że można właśnie mieć niedokończone te puzzle, nie? Tak. Tylko I też, dokładać. i nie, mu, nie dążyć do równowagi, bo jej nigdy nie będzie. Tak. Znaczy, oczywiście yy, no, każda po swojemu z nas zrobi, ale ja zdaję sobie sprawę, że jak jadę na koncerty, pomimo tego, że mnie się paszcza śmieje, to wiem, że dzieciaki na razie jeszcze nie są tak przyzwyczajone, że tam trochę popłaczą, a mama, a co, a kiedy. Ale też się przyzwyczają do tego, też im to potrzebne, żeby mama w końcu poszła trochę dalej. Yy, tak samo z partnerem, wiesz, że to, to jest też nie, to układanka, którą trzeba tam przysiąść nad tym mocno, bo to wszystko przecież ma wpływ. No na i że właśnie, tak jak mówię, że to się wszystko zmienia, że i trzeba sobie te puzle w życiu rozwalić czasem i poukładać mm -hmm. na nowo, bo tam przestaje coś pasować, tak. nie? że to nie jest tak raz na zawsze. No. Nie ma tego obrazu takiego, nie wiesz, co tam na końcu się tak. ujawni, nie? Jak będziesz się żegnała tak, tak, z życiem, tak, tak, na przykład. Tak, tak. To jak to? Wtedy się dowiesz, jak te puzzle wyglądają. Albo i nie. <laughs> Albo i nie, bo nie zdążysz. Kończymy, kochana, powoli, a nawet już. No dobra, nie będę mówiła że szybko. Mam tu jeszcze. Czego cię nauczyło macierzyństwo? Aha, może czego cię nie nauczyło. <laughs> A nie, właśnie właśnie mogę powiedzieć, y, czego nauczyło, że muszę być łaskawsza dla siebie. Mm. I najśmieszniejsze jest to, że w macierzyństwie nie mówię o dzieciach. Właśnie często mówimy macierzyństwo, dzieci. A ta strona kobieca, matczyna jest trochę zostawiana. Jest jakby z, od razu z automatu nam wskakuje macierzyństwo, dzieci. Czyli jaki stosunek jest mamy do dzieci. I podkreślam, że to, że ja mówię, że ja byłam rozłożona, nie jest równoznaczne z tym, że nie kocham swoich dzieci. Ja je uwielbiam, kocham i codziennie wiedzą, że są skarbami są pierwsze na świecie i uwielbiane, i chciane, a jednocześnie byłam nieposkładana. Jakby jedno nie wyklucza drugiego. I to macierzyństwo w moim przypadku nauczyło mnie, żeby właśnie nie stawiać sobie tak wysoko poprzeczki i być dla siebie po prostu łaskawą na każdej płaszczyźnie, czy zdrowotnej. Żeby nie wkurzać się na ciało, które czasami mi szwankuje, nie wkurzać się, nie popędzać, ojej, a co to, a ja miałam coś zrobić, a tu mi na przykład coś tam się skręciło, albo nie stawiać sobie poprzeczki wysoko i nie mieć do siebie pretensji o każde puszczenie dzieciom bajki, bo też tak miałam, ja byłam fizycznie rozłożona, na przykład psychicznie, Znowu jakieś na przykład złamanie, czy coś się działo takiego zdrowotnie. I ja miałam do siebie pretensję, że jedno dziecko usypiałam na drzemkę i Matyśce włączałam bajkę. I znam oczywiście te statystyki, znam te badania, że nie powinno się dawać ekranu. Ale po prostu jak byłam sama, inaczej nie no dało nie, ja. nie dało się, no to przecież I, jest normalne. I chciałam pozdrowić wszystkie samotne mamy, samotnych ojców też, bo nie wiem jak to się robi na dłuższą metę. Znaczy też no, musisz i, i musisz mhm. I, i po prostu jesteś. Ale yy, nabrałam ogromnego szacunku do, do tego, że można sobie próbować radzić samemu i jakoś to ogarniać. Bo jak ja byłam sama właśnie na tych, ty, w tych pierwszych latach z dzieciakami, to czułam, że to jest jeszcze bez znajomych właśnie, bez jakiejś tam takiej, takiej bazy, korzeni rodzinnych. To to było wyzwanie. I potworna samotność, nie? Tak. No. W ogóle te początki macierzyństwa są strasznie samotne. I w ogóle, jak ja bym miała, tak wiesz, dawać jakieś rady, których też nie lubię, ale nawet sobie e, sprzed ciąży, to żeby sobie zawsze budować siatkę kobiet, nawet jak się nie znasz, ale sprawdzić, kto w okolicy tak. będzie rodził dziecko i się po prostu jakoś zakumplować i przetrwać ten czas razem, nie? że to jest zawsze łatwiej. I... Pewno robiłaś to samo, znaczy nie wiem, tak zakładam, bo tak mi się wydaje jakoś jak mam nie wiem, takie czuję powiązanie z tobą, nie tylko dlatego, że depresja i te sprawy, ale <grym> ale że ym, jak wychodziłaś na przykład na plac zabaw i słyszałaś jakieś rozmowy właśnie tiu, 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 że to cię wkurzało, u, że ci się wydawało, że na przykład te dziewczyny mają tak kolorowo, czy tam, że one są jakby uśmiechnięte i mówią tylko o tych rzeczach ładnych w macierzyństwie. Czy nie? Nie, bo ja wyjeżdżałam zawsze z grubej rury, Aha. bo musiałam się gdzieś wygadać mhm. i już nie chciałam, żeby mój mąż ciągle tylko tego słuchał, że jestem niezadowolona. Tak. Więc jak spotykam jakieś dziewczyny, to się na przykład pytam, czy to by też jest tak trudno. Mhm. I, ale jak byłam młodsza i miałam 28 lat, to cały czas byłam na tym tryb, w tym trybie przy pierwszym dziecku, że to musi być przyjemne, to musi być piękne bo tak musi być. Tak. I wtedy rzeczywiście ściemniałam. Teraz mm -hmm. już mam inaczej. Teraz to w ogóle, jak ja wyjdę na plac zabaw, to siadają się do mnie babeczki i, <laughs> i już sobie gadamy tak, zupełnie tak, szczerze. Tak. I tak. też właśnie mają taką, takie poczucie, że mogą się otworzyć. Nie? Co czasem bywa trudne, a czasem bywa super, wiadomo, mm -hmm. jak ze wszystkim. Natomiast jestem fanką prawdy i będę zawsze mówiła, że prawda jest naszym wybawieniem po prostu. Mm -hmm. I ty też jesteś fanką prawdy. Jestem już Zdążyłam się przekonać. No dobra, a bazując, ostatnie pytanie. Bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu, co byś powiedziała sobie, będącej w pierwszej ciąży, gdyby tak się dało cofnąć czas sobie i być może innym dziewczynom, które czują się właśnie teraz podobnie? Nie zadawaj sobie takich pytań, dlaczego, po co i po prostu czuj to, co czujesz. Nie walcz z tym. Bo to, co czujesz, jest prawdziwe. Nie boksuj się. Nie miej pretensji o to i wyrzutów sumienia, że tęsknisz za Tatianą sprzed. Bo to też jest OK. I ja prawdopodobnie całe życie będę tęskniła za Tatianą sprzed. No i OK. Mhm. To nie znaczy, że nie opiekuję się moimi dziećmi i nie daję im wszystkiego, co mogę. Ale jak kochałam tę Tatianę i lubiłam, dobrze się z nią czułam, yy, mieliśmy fajną relację, a teraz muszę znaleźć relację z Tatianą w tym takim jej pokoju i tamtej taśce yy, dawać, yy, właśnie pójść sobie w długą. Dla mnie pójście w długą to jest właśnie yy, śpiewanie, yy, koncertowanie, tworzenie. Yy, zdecydowanie to bym powiedziała. Czyli po prostu czuj to, co czujesz. Nie ma emocji, których powinnyśmy się albo nieśmy się wstydzić. One wszystkie komunikują coś, wszystkie są po coś. A u dziewczyn w ciąży też pewno pomagają w tym procesie. W końcu ktoś wymyślił te 9 miesięcy, tak. <laughs> że to też jest po coś. Yy, i pomaga to nam się zmierzyć z naszymi lękami, strachami, wiesz, to nie tylko dotyczy ciąży, ale też czasami naszego dzieciństwa, tego, co przeszłyśmy wcześniej, z jakim bagażem wchodzimy w emocjonalny w te ciąże, to bym powiedziała tej Tatianie czuj. Bardzo ci dziękuję za wszystko. Wzruszasz mnie nieustająco. A jak ty się tak odzywasz do mnie, to od razu Bierze ja. że mnie wkurzasz, znaczy, że także czuję, że tak muszę sobie otworzyć oczy, bo tutaj mokro mi się... Dziewczyny, dziękujemy, że byłyście z nami, że słuchałyście tych historii pięknych i trzymamy za was kciuki i ja wysyłamy... Pomacham, nie wiem, dziewczyny, trzymajcie się. Wysyłamy wam dużo Trzymajcie się razem. I miłości. Dzięki. Wprawdzie was zostawiamy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Af viðthuðinra ittona Jungfamíni Deur áíski Stilvæ 숨 Brú laug RegBB There is now